Overgaret 159. Przepracowany. Rozdział 1581. Rozdział 1581. Tu nie byłoby w porządku, gdyby już nie próbował? Grid tak pomyślał. Patrzył, jak jej uśmiecha się promiennie. Osoba, która ucieszyła się słysząc, że ciężko pracuje. Grid był szczęśliwy, po prostu ją obserwował. Czuł, że to nagroda za wszystkie jego trudy. Wszystkie jego obowiązki były ciężkie. Nie miał czasu na dzielenie się szczęściem z bliskimi. Więc jak długo musiał patrzeć przed siebie i biec tak jak teraz? Czuł nawet taki sceptycyzm. Oczywiście trwało to tylko chwilę. Grit spojrzał na imperium, które zbudował, koledzy, na których mogło polegać żołnierze, którzy oddali życie i byli lojalni, wiwatujący ludzie. Potwierdził ich pozory zaufania i podążania za nimi kontrolował swoje drżące serce. Pomysł na releks to wciąż luksus. Przede wszystkim musiał zabić Bala. Nie było marzenia nadziei dla ludzkości, chyba że mogliby przywrócić zniekształcone piekło do pierwotnego stanu. Ci, którzy dowiedzieli się, że śmierć jest początkiem wiecznego cierpienia, a nie odpoczynku powodem, dla którego zachowywali dobrego ducha, jeżeli udając, że wszystko jest w porządku, było to, że wierzyli w Grit i Overgare Wytrwali, wierząc, że Grid i Overgare Tempire pomogą im jak zawsze Zastanów się nad tym, robię to często Miał wiele myśli, patrząc na Jishuke W tym momencie Grid wyraźnie zdał sobie sprawę, dlaczego wciąż to robi Bardzo lubię Jishuke Lubił ją tak bardzo, że myślał o wspólnej przyszłości W rezultacie wszelkiego rodzaju myśli przelewały się i były dziwnie pokręcone. Czasami popełniał błędy To było tak, jak wtedy, gdy po raz pierwszy się rozstali Było to zachowanie często spotykane przez zakochanych nowicjuszy Uspokoić się Serce Grida w stosunku do ishuki musiało być głębokie jej wygląd, będący jego gustem, był sprawą drugorzędną. Pierwszą osobą, która rozpoznała i szanowała wartość Grid był Ishooka. To ona kilkakrotnie poprowadziła Grida, niezdarnego w relacjach międzyludzkich, na właściwą ścieżkę. Może Grid zakochał się w Ischuce od samego początku. Po prostu spóźnił się z samoświadomością, ponieważ zaczynali jako przyjaciele. Pod wieloma względami czas był zły. Dzięki incydencie z pierwszą miłością Ahełon stał się nieufny wobec prawdziwych kobiet. Potem ożenił się z Ireną. Jego relacja z Ishuką nie mogła być gładka. Jednak w przyszłości będzie inaczej. Grid obiecał i podniósł oczy. Niszczyciel, jego uwaga, przykuła nowa, ostateczna umiejętność Pona. Jest to poziom umiejętności, który wymusza korzystania z szumpo. Umiejętność, która wyciągała setki pocisków za pomocą magnetyzmu, a następnie je wyrzucała. Dorozumiana moc pobudzała zmysły transcendencji. Bezpiecznie było opisać to jako umiejętność, która udowodniła potencjał normalnych zajęć. Awans na piątą klasę to naprawdę. Słowa przewodniczącego Lima Heolcho, że przepaść między klasami ukrytymi i normalnymi zostanie zmniejszona, wydawały się być rzeczywistością. Niepokój przemknął po twarzy Grida, kiedy zdał sobie z tego sprawę. Myślenie o porażce jej słuki było naturalne. Grid zawsze liczył na zwycięstwo Pona, ale tym razem był wyjątkiem. Nie chciał widzieć, jak jej shuka czuje się przygnębione. Wydawała się odpowiadać na to życzenie. Cały deszcz kwiatów nieba. Jej słuka popisał się mocą bo saint. Nagle zatrzymała setki lecących w jej kierunku strzał i zrobiła burzę, by kontratakować na Pon. Był to ruch, który przewrócił sytuację w bitwie. Kolba Grida zadrżała, gdy była mocno przytwierdzona do tronu. Był tak zaskoczony, że prawie wyskoczył z siedzenia. To nie jest tylko umiejętność kontrolowania strzałów, był blisko wprowadzenia świata mentalnego. Wszystkie substancje i koncepcje jest wskazanego przez mu asortymentu Kamienie, trawa, kurz, wiatr, mana, a nawet szczątkowe fale powietrza Destroyera Wszystko to odpowiadało woli i schuki Zostały przekształcone w ostrą broni i zawirowane Siła była niesamowita Jak nazwa wypełnienia całego nieba kwiatami Krew przelana przez ponę rozlała się po niebie Zdumiewające Naprawdę mocny Takie było jego wrażenie zarówno o i jak i ponie. nie miał przeczucie, że otrzyma od nich wielką pomoc przy każdym kryzysie Z jakim przyjdzie mu się zmierzyć w przyszłości Po tym Regasa i Damiana Szczytowy miecz i Fakir i Hurent. Wandnera i Huroi. Zygnos i Zibal. W miarę postępu zawodów ramiona Grida stopniowo stawały się lżejsze. Stopniowo odkładał swoją odpowiedzialność. Grid był tym, który był najbardziej entuzjastycznie nastawiony do wyglądu swoich kolegów, którzy stale się rozwijali nawet po wielkiej wojnie ludzi i demonów. Trochę mi przykro z powodu Damiana, ale prędzej czy później znajdzie odpowiedź. Przeciwnik był zbyt zły. Hurroi był znacznie potężniejszy niż opinia publiczna, gdy walczył na odległość za pomocą wiwerni przekleństw. Wydawało się, że właściwie nie wykorzystuje moc swojej drugiej klasy. Konkurent, który kiedyś zdegenerował się, również odzyskał potęgę swojej świetności. Było to na poziomie neutralizacji i ukrycia fakera za pomocą gry dźwiękowej, ich dwójka spotkała się z entuzjastycznymi wiwatami tłumu. Zmierzdli nosy niektórym ludziom, którzy przewidywali, że obniżą poziom konkurencji, z drugiej strony Damian był słaby. W czasach, gdy był papieżem, miał doskonałą zdolność przetrwania i magię, którą można było porównać do karalucha, potrafił tękować i używać szermierki. Jednak w tych dniach był tylko szermierzem. Taniec miecza z trzema fuzjami, który został ukończony wcześniej jako przywódca Kościoła Boga przeładowanych, był bardzo potężny i odegrał niezwykłą rolę w różnych oficjalnych występach. Po prostu tym razem jego przeciwnik był zbyt zły. Regas. Dla niego Damian był bliski egzystencji, która podążała za Gridem. Damian nie był dla niego zbyt groźny, który długo rywalizował w dobrej wierze z Gridem i ścigał się Grida. Czuł się, jakby walczył z Gridem dawno temu. Łatwo było sobie z tym poradzić, ponieważ było wystarczająco dużo strategii. Co więcej, Regas ostatnio zwiększył intensywność swojego występu. Podobnie jak w czasach, gdy nazywano go najlepszym geniuszem Gildit Sedakach, wykorzystywał wszelkiego rodzaju metody, aby doskonalić swoje umiejętności i doskonalić się. To było bliskie ekscentryczności z perspektywy innych. Dlatego ci, którzy go widzieli, mówili, Regas znowu zachorował. Efekt był duży. Tajemnica stosunkowo łatwego namierzenia Damiana przez Regasa, który sztucznie zaimplementowała taki obrony w jednym ciele, dodając moc przedmiotów do wysokich statystyk unikalnych dla przywódcy kościoła Boga przeładowanych, wynikała z parowania, które opanował podczas tym razem. Regas z łatwością zneutralizował tańce z mieczami kościoła Boga przeciążonego. Po pierwsze, tańce z mieczem Kościoła Boga z Przeciążeniem był podrzędną wersją tańca miecza Boga z Przeciążeniem. Największą wadą tańców z mieczem był długi czas odnowienia do ponownego użycia. Kompatybilność z regasem była zła, ponieważ skupił się na kombosach i wyprowadzaniu niekończących się ataków. Ua, Wiwaty tłum rosły. Sceny, które nieco rozczarowały gry, nadal były dla nich wspaniałe. Ludzie byli wystarczająco zadowoleni z treści konkursu. Półc lord, lord orków i król mrocznych elfów. Teraz trzej pozostali monarchowie byli znacznie bardziej oczekiwani. Huro i hurant pokazali nieoczekiwany występy. Wierzyli, że trzej monarchowie zapewnią poziom szoku, który wpłynie na niebo i ziemię. Poczuli też współczucie dla jednej osoby. Katz był dopasowany do Teruchani i to było jak noszenie bomby. Można było tylko powiedzieć, że miał zbyt pecha. Chciałem konkurować z półsmokowatym lordem. Myśli Teruchana nie różniły się zbytnio. Był monarchą, który rządził każdym orkiem na świecie. Byłby teraz władcą, gdyby nie służył Grid. Uważał członków Overgaret za godnych zaufania generałów. Nie chodziło o nic więcej. Ocenił, że nie byli jego przeciwnikami, nawet gdyby mógł im zaufać i powierzyć im zadania. Dlatego tkwił wzrok w Bonsdell, który siedział na poczekalni pod sceną. Teruhan nawet nie dbał o kadza stojącego tuż przed nim. Nie miał nawet woli walki. Uważał, że to trywialne. W tym czasie słychać było głos kadza: Nie mam hobby obcinania świńskiej szyi. Było wielu członków Gildy Overgeret poza normalną kategorią. Podobnie jego Grit. Nie było niczym niezwykłym, że ludzie mieli wady osobowości. Reprezentantem tego był Katz. Oczywiście stał się niewiarygodnie łagodny w porównaniu z przeszłością, ale nie był popychadłem, który byłby miły dla swojego przeciwnika, który go ignorował. Teruhan skłonił się lekko kadzowi. Przykro mi, nie miałem uprzejmości wojownika. Dominującym gatunkiem były orki zmierzchu. Zdominowali wszystkich orków i kiedyś próbowali nawet zdominować ludzi. Szanował wojowników tak samo, jak szanował ich siły zbrojne. Ukłon teruchana niewiele znaczył. Nie chodziło o nagięcie jego dumy. To było tylko rytualne powitanie. Jesteś także wojownikiem. To Teruchan dał naturalną prowokację. Była to wyjątkowa dzikość dominującego gatunku. W dłoni Kadze pojawiło się czerwone światło i chwycił miecz. Teruchan poczuł głęboki strumień krwi. Dobry. Lubię to coraz bardziej. Nie poczuję się winny, nawet jeśli cię w połowie zabije, powiedział Katz. Teruchan naładowany. Był to instynktowne działanie przestraszonej bestii. Zapach krwi wypełniającej jego nos był zbyt gęsty. Lepsza wersja porażki. Miecz w kształcie ciemnego rekina zderzył się z krwawym mieczem i spowodował eksplozję. W rzeczywistości miecz krwikat eksplodował. Ostry miecz szybko się załamał, a krew trysnęła jak fontanna. Wyraz twarzy teruchana stwardniał. Usiłował odzyskać swój miecz, gdy został złapany w eksplozji i odepchnięty. Było już jednak za późno. Krew przylegająca do jego grubych ramion przyciągnęła jego górną część ciała do ziemi. Kełk. żyły na szyi teruchana nabrzmiały, gdy zacisnął zęby i trzymał się. Użył obu rąk, by podnieść głowę do tyłu. Katz miał złudzenie, że został trafiony armatą. Wtedy jego ciało, które miało dzielnąć Teruchana nowym mieczem z krwi, odleciało daleko. To dlatego, że kopnięcie Teruchana trafiło w jego brzuch. To był tajny atak. Teruchan spojrzał w oczy Katza i nie pokazał żadnych znaków, gdy podniósł nogi. Dla Katza był to atak, który wyszedł znikąd. Łapanie tchu. Teruchan prychnął i złamał krew krępującą oba ramiona. Zauważył, że siła krwi osłabła w momencie, gdy Katz stracił koncentrację. Katz, przyznaje, że jesteś wielkim wojownikiem. Grube żyły teruchana nabrzmiały, a wszystkie mięśnie jego ciała spuchły. W tym samym czasie eksplodowała moc czarnej magii, która różniła się od demonów. Była to fala, która generowała moc unikalną dla łaków zmierzchu. Kroki teruchana spowodowały pęknięcia na scenie. Administrator westchnął. Znaleziono najdroższy metal do wykonania tej sceny, ale specjalnie wykonana scena została zniszczona. To nie było warte pieniędzy, których to zainwestował? Teruchan całkowicie przerwał scenę swoim drugim skokiem do przodu. Nagłe zwężenie odległości do Kadz było spowodowane samym Szumpo. Tak jak udowodnił transcendentny Punzdel, monarchowie zasługiwali na bycie transcendentnymi. Stało się to w momencie, gdy ludzie poczuli podziw. Zaćmienie słońca. Nadeszła noc. Czerwony księżyc, który unosił się nad głową Kadza, był następstwem zakrycia słońca. Jego skóra stała się bielsza. Jego długie trzonowce. Błyszczące czerwone oczy i płaszcz powstały z krwi innej osoby. Był wampirem o czystej krwi w inny sposób niż bezpośredni potomkowie. Rycerz Beriache, o którym można by powiedzieć, że jest pierwszym bezpośrednim potomkiem. Sztucznie usunął ograniczenia słońca i odzyskał pełną moc. Czerwona krew i czarna moc zderzyły się dziesiątki razy. Czerwona krew rozproszyła się i ponownie tworzyła falę, podczas gdy czarna siła nadal wirowała jak burza. Żadna ze stron prawdopodobnie nie zginęła. To był dosłownie równy mecz. Przez kilka minut widziano niezliczoną ilość spektakularnych scen. Wyglądało to na walkę, która się nie kończy. Jednak ludzie stopniowo zdawali sobie sprawę, że krwawy płaszcz zabył znacznie dłuższy niż pierwotnie. Brzęknięcie. Teruhan upadł na kolana. Jego zbroja została zmiażdżona, a jego wygląd został odsłonięty. Był skórą i kośćmi, jakby głodował przez dziesiątki dni. Było to pokłosiem pozbawienia krwi przez całą bitwę. W przypadku rycerza beriacha wchłanianie krwi odbywało się tak naturalnie, jak oddychanie. Bardzo różnił się od innych bezpośrednich potomków, którzy bezpośrednio gryźli zębami lub wysysali krew za pomocą magii. Żadna procedura nie była wymagana. Była to niemal idealna nieśmiertelność stworzona, by chronić Beriachę. Upadek przed tym, co musiał chronić, nie miał sensu. Tam jest jeszcze sześć osób. Półsmoczy lord miał sztywny wyraz twarzy od chwili, gdy zakryło się słońce, a teraz mruknął tempo. Odkąd zdecydował się zostać psem Boga nadbiegów, planował być psem najbliższym i lojalnym. Jednak nie wydawało się to tak łatwe, jak myślał. Poczuł wielkie poczucie kryzysu w stosunku do prawdziwych apostołów Boga przesadnego, którzy nawet nie brali udziału w tym konkursie. Płucmoczycy, których ramiona uniosły się po entuzjastycznym przyjęciu przez ludzi, zamilkli. Po tym lord wygrał z królem mrocznych elfów. Biorąc pod uwagę, że piaro i dawni czerwoni rycerze musieli połączyć siły, aby schwytać króla mrocznych elfów. moc lorda była przynajmniej na poziomie apostoła. Członkowie Overgaret spekulowali, że Bunsdal będzie ostatnim apostołem. Mimo to Grit nic nie powiedział. Jego wnikliwe oczy podniosły się po spotkaniu z Frytem i bardzo ostrożnie planował wybrać ostatniego apostoła. Przynajmniej powinni być silniejsi ode mnie. Czy powinien odwiedzić grobowiec bez potomstwa? W każdym razie tego dnia mianowano dwanaście kapitanów. Ci, którzy poczuli potęgę Imperium Overgaret, mieli wielkie oczekiwania co do piekielnej ekspedycji, która rozpocznie się w przyszłości. Całkowicie otrząsnęli się ze swoich lęków. To było tak, jak zamierzał Lael. Tymczasem w piekle. Hej Dusza Beriache, która nie poruszała się od setek lat, zaczęła słabo świecić. Ta osoba jest strażnikiem włóczni białego tygrysa, czym dwoje możemy go pokonać? Czy chcesz kolejnych zgonów? Zamierzam dążyć do współpracy dwunastu zodiaków i czterech pomyślnych bestii. A co z Bogiem Nadzianem? Nie sądzę, że jest to sprawa, która wymaga pomocy nadmiernego Boga. W rzeczy samej, ta osoba jest dużo gorsza od mir. Na kontynencie wschodnim fang giltonki demon starego miecza zinfiltrowali królestwo Pa. To więcej niż oczekiwano, prawda? W tym momencie będzie lepszym kowalem niż Bóg z przesadą. Nie powinien być gorszy od osoby, która zbuntowała się przeciwko Asgardowi. A tak przy okazji, ci obok ciebie są nowicjuszami. Zrób dla nich broń. W Asgardzie nowe przygotowywały się do pełnej akcji. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa podobne. Przecinek daj nam znać rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1582. Rozdział 1582. Przestań dodawać ser do smażonego ryżu. Czuję się nieswoją od samego patrzenia, ponieważ wkładasz za dużo sera do ryżu smażonego na oleju wieprzowym. Lepiej dodać więcej kimchi. W restauracji z wieprzowiną w pobliżu budynku Uongwo. W tym miejscu zebrali się wszyscy członkowie Overgaret mieszkający w Korei Południowej. Miało to uczcić sukces dzisiejszego festiwalu w Overgaret Empire. Początkowo atmosfera była harmonijna. Smażony ryż gotowano na żelaznym talerzu. Tak było, dopóki Lawel nie został zaatakowany przez Perksford, gdy posypał dodatkowy ser na wierzchu. Cóż, Pexford nie zaatakował Lawel, ale te słowa wciąż były poprawne. Dlaczego nie przestaniesz zwracać uwagi na mój smażony ryż i skupisz się na swoim własnym smażonym ryżu? Czy nie zawsze na to nalegałeś? Mamy obowiązek uczyć ludzi, którzy jedzą w niewłaściwy sposób. Zła droga? Czy posypywanie mozzarellą smażonego ryżu jest złe? Mówisz poważnie? Czy lekceważysz tradycyjną kulturę kulinarną Korei Południowej? Wspomniałem tylko, że kwota jest za duża. Poza tym jako rozwiązanie przedstawiłem kimchi. czy dodawanie Kimchi do smażonego ryżu nie jest tradycyjną koreańską kulturą kulinarną? To uprzedzenie to jest dyskryminacja. Uważasz Koreańczykom, mówiąc, że dodają kimchi do każdego jedzenia. Na chwilę zrobiło się chłodno. Oczywiście trwało to tylko chwilę. Grupa wkrótce odwróciła ich uwagę od px i Lawel. W każdym razie kłótnia między nimi zawsze kończyła się zwycięstwem Lawell nie było to powodem do niepokoju, ponieważ szczytowy miecz wkrótce zamilknie. i shuka, posypujesz ikrą latającej ryby. Tak tak. Jura nie posyp proszku z wodorostów. Tak. Grit od początku koncentrował się wyłącznie na Jurze i iskhuce. Stał pośrodku dużego żelaznego talerza i ugotował dla nich własny smażony ryż. Jego umiejętności były olśniewające. Wyrażenie i z ogniem było właściwe. Jego kulinarne doświadczenia w setis pomogło też w rzeczywistości. Zarówno mistrz z 40-letnim doświadczeniem w grillowaniu i smażeniu, jak i dyrektor generalny restauracji z boczkiem wieprzowym byli tak zaskoczeni, że otworzyli usta. Ryż został stresowany w krótkim czasie i doskonale uwydatnił teksturę i latającej ryby? Nie, co to jest? Young osi, może jesteś w cia? He? Ja co? To oznacza centralną agencję wywiadowczą Stanów Zjednoczonych. Ma na myśli szkołę gotowania? Idioto. Grit, Seche, Jura, jering, Bokia, Elizabeth, jedz pikantny Jogbal, P. i tak dalej. W -Guild było sporo Koreańczyków. Było też wiele osób, które przeprowadziły się do Korei Południowej, takich jak z Huka, Law i Oznaczało to, że po kolacji firmowej zgromadziły się dziesiątki osób. Musiało być głośno. Ile byłoby rozmów z kolegami, z którymi podczas wspólnego picia przekroczyliby linię życia lub śmierci? Na drugiej imprezie alkoholowej, która odbyła się w bardziej prywatnym miejscu, odbyły się bardziej dogłębne rozmowy. Kiedy Katz zawołał Solar Eclipse, pomyślałem, że Japończyk chce być Japończykiem. 1. Ford został zignorowany. Kraugel przybył do źródła kwitnącej brzoskwini. Wygląda na to, że wśród doistycznych nieśmiertelnych jest szermierz. Spodziewam się, że wydarzy się ukryta misja. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, czy wprowadzi teoistyczną magię do szermierki, to będzie mniej fajne. Romans świętego miecza polega na przecięciu wszystkiego mieczem. To nie jest epoka, w której romans możecie karmić. Począwszy od Grid, wszyscy gracze awansowali. Łączyło ich to, że rozwijali swoje umiejętności na różne sposoby. Sama siatka urosła i zyskała dziesiątki różnych możliwości. Nastawienie na domy i obsesję na punkcie jednej klasy zostało zniszczone. Po pierwsze, siła świętego mieczania miała teraz szczególnie wielkiej zasługi. Największym osiągnięciem Mullera, które uczyniło go najsilniejszym świętym mieczem, było zapieczętowanie piekielnego go. Oczywiście nie było żadnej gwarancji, że to był limit Mullera. Prawdopodobnie największym zagrożeniem Mary Mullera była właśnie Helga. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w i swoje osiągnięcia były natychmiastowe. Współcześni ludzie osiągnęli więcej niż Muller. Grid, Braham, Mercedes i tak dalej. mogli już przekroczyć Mullera. W tym miejscu pojawił się problem z Kraugelem. Stało się tak, ponieważ Muller, który nosił tytuł najsilniejszego świętego miecza, stracił na wartości, ponieważ spadł poniżej innych. Jeszcze bardziej obniżono status Kraugela, który pierwotnie ukrywał się w cieniu nazwiska Muller. Członkowie Overgaret uważali, że aby Kraugel mógł się dalej rozwijać, musi porzucić swoją obsesję na punkcie świętego miecza. Z drugiej strony Grid myślał inaczej. Kto wie, myślę, że święty miecz jest większy niż to, co jest znane opinii publicznej. Grid znał jeszcze kilka historii Mullera, których nie znali inni ludzie. Wiedział, że wszystkie osiągnięcia Mullera, które były znane światu, nastąpiły po tym, jak Muller przekazał swój status królowi gór. Co więcej, wielkość świętego miecza potwierdził Biban, który wciąż żył w tej poce. Po prostu ludzie o tym nie wiedzieli. Myślę, że celem Kreugelania nie jest nauka, ale nieśmiertelna walka z szermierzami zwycięstwo. Grid wyraził swoją opinię z poważną miną podczas obierania mandarynek. Jego zręczność była świetna. Mandarynki były łatwo obrane. Białe włókna w kształcie siatki zostały starannie usunięte, a mandarynki lśniły, jakby były złote. Zbyt miękkie usta i słuki były szeroko otwarte, kiedy jadła mandarynkę, którą gry włożyła do jej ust. Jerim, która wpatrywała się w niego, szturchnęła łokciem w bok. Czy u mnie wygląda jak pies? Im częściej ją widzisz. Cześć! Tłużliwy Seheł zablokował usta Jerim. Bez względu na to, jak kocia jest kobieta, nie możesz przeklinać zbyt surowo. Jest naszym kapitanem, zanim zostanie kochanką Oppy. U. Jerim miała po prostu na myśli, że była czysta jak pies. Pomyślała o szczeniaku, kiedy zobaczyła zaskakująco słabą i delikatną Ishukę, w przeciwieństwie do wrażenia Lamparta. Nie miała zamiaru przeklinać, że jej Ishuka jest psem. Dlaczego jest taka silna? Yerin chciała wyjaśnić, ale nie miała szans. Nie mogła zdjąć ręki Sehe, zakrywającej jej usta. Nie mogła przestać się zastanawiać, czy siła jest dziedziczna. Dlaczego nagle znowu zrobił się bałagan? Walczący Sehe i Yerin jedz z pikantnego Jogbala, który wciąż wykrzykiwał imię Boki i narzekał. Szczytowy miecz, który znowu kłócił się z roelem Ton, który nie pił alkoholu, uważał na atmosferę, która bardziej rozpraszała niż to konieczne. Nie tak dawno powiedział swoim przyjaciołom, którzy przyjechali do kraju z Włoch, aby przygotować się na ewentualne ryzyko. Noc Gildi i Overgard była coraz głębsza. Kilka dni po wyborze kapitanów. Och! W końcu zaczęła działać piekielna winda. Obiekty podziemne emitowały światło, a teren wokół obszaru stał się niebieski. To było jak patrzenie na jezioro. Powodzenia! Guild bezpośrednio odesłał piekielną ekspedycję. 12 jednostek zorganizowanych poprzez wybór i organizację rankingów wolontariuszy z dowolnej afiliacji. Setki z nich otrzymały różne eliksiry wykonane w zakładzie alchemicznym Reiden. Ich rola nie była jednorazowa. Staraj się jak najdalej się spieszać. Musieli bawić się w piekle tak długo, jak to możliwe, i pożerać demony i demoniczne stworzenia, dopóki piekielna winda nie zostanie otwarta dla publiczności. Oznaczało to, że ważny jest zrównoważony rozwój. Imperium Overgard miało obowiązek odpowiednio ich wspierać. Spróbuj jednak zapoznać się z osobami znajdującymi się w bezpiecznej strefie. Na ostatnią prośbę Lawela wszyscy członkowie ekspedycji weszli do windy. Był to moment, w którym ludzkość, przez setki lat poddawana jednostronnej agresji i demonów, w końcu przystąpiła do kontrataku. Była to zemsta, która nie zapomniała o historii pokorzeń i świętej wojny o przyszłość. Dlaczego mieliby rozróżniać dobro od zła? Czy nie było tak, jakby ich życie istniało dla ludzi, zmuszając nikczemników do zapłaty za ich grzechy i dając dobrym możliwości reinkarnacji. To była sprzeczność. Piekło musiało zostać zrewidowane, a Morec był głęboko przychylny twierdzeniu Bala. Drugi wielki demon, jedno z trzech pierwotnych zła, była po stronie Bala. Pomogła zreformować piekło i nadać mu obecną formę. Dźgnęła Beriachę, która była na czele opozycji, bezpośrednio własną siłą. To było coś, czego żałowała przez całe życie. Sympatyzowała z Jatanem, który został napiętnowany jako zły bóg, jak piekło podupadło. Zdała sobie sprawę, że jej wybór rzucił jej ojca w była głęboko sfrustrowana. W ten sposób założyła kościół Jaten. Jej ojciec nigdy nie byłby w stanie zmyć piętna, dopóki istniało obecne piekło. W ten sposób próbowała zmienić pojęcie zła. Głosiła, że zło jest cenne, tak jak był powód, dla którego jej ojciec je stworzył. W rezultacie wielu ludzi ponownie zaczęło czcić Jatana. Mimo to Amoret wcale nie był zadowolony. Jej ojciec był jednym z Bogów w początku. Było słuszne, gdyby traktowano go na równi z Rebeccą, ale w porównaniu z Rebeccą był nieskończenie nędzny. Amoret zdał sobie sprawę, że to błąd, który trzeba naprawić. Chciała przywrócić piekło do jego pierwotnej formy. Najbardziej pragnęła zniszczenia bala. Najbardziej tęskniła za beriachę. Dlatego przymykała oko na wiele wydarzeń. Kibicowała ludzkości. Była jednak wściekła, gdy usłyszała o inwazji ludzkości na piekło. Nie, to niemożliwe. Bez dzieci. Patrząc teraz wstecz, słuszne było, że istniał dla ludzi. Powodem, dla którego jej ojciec czynił zło, było ostrzeżenie dla ludzkości. Uczył, że nie powinni być źli, obserwując i ucząc się od zła. To była łaska, by pewnego dnia wznieść wszystkich ludzi do nieba. Nie mógł chcieć widzieć żywych ludzi spadających do piekła. Jak śmiesz łamać życzenia ojca. Transcendencja oznaczała bycie daleko od ogółu społeczeństwa. Nie można było zrozumieć transcendentów z ogólnego punktu widzenia. W tym momencie uczucia amorazdu do najeźdźców były zupełnie inne niż wrogość. Nie czułem tego niepoprawnie. Powodem, dla którego smoki spały przez długi czas, było to, że ich życie było długie. Dla ludzi setki lat historii nie mogły być omówionych w ciągu życia, podczas gdy dla smoków setki lat to ułamek sekundy. Jednak teraz, to jest prawdziwe. Syn Gwiela, Xenon, dostosowywał swoje wrażliwe na czas zmysły do ludzi. Jego ojciec został zabity, gdy przez chwilę spał. To było nawet przez ludzi. Innymi słowy, było to bliskie ostrzeżenia, że smocze poczucie czasu powinno być dostosowane do ludzi. Xenon nie chciał strasznego doświadczenia, gdy podczas snu miał przecięte oczy i nos, więc zaczął uważać na ludzi. Czy cywilizacja ludzka jest dość zaawansowana? Muszę odzyskać rzeczy i je uporządkować. Szczątki smoków uznano za skarby dla tego samego gatunku smoka. Aby ksenon odniósł sukces jako kamienny smok, musiał zjeść szczątki Gujela. Nie były to przedmioty, które powinny być trzymane w ludzkich rękach. Purararara. cień szarego smoka ryczącego z rozpostartymi ogromnymi skrzydłami zaciemniał pustynię. 1. Słowo na zaćmienie słońca może również oznaczać japońskie jedzenie. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1583. Rozdział 1583. Odcinki siedmiu złośliwych świętych nie były zaaranżowane dla jednego gracza. Była to struktura, w której wielu graczy odkrywało sekrety, łącząc się z siedmioma złośliwymi świętymi i wykonując zadania. Obecnie było pięciu graczy wykonujących siedem odcinków złośliwych świętych. Pierwsze zło, jaka i opatrzność Zibala. Drugie zło, Diana i bohaterska historia Hestera. Trzecie zło, Rejlejk, najwyższy władca Agnusa. Czwarte zło, Taren i Boski Rozkaz Grita. Piąte zło, Lecha i szybki rozkaz Kraugela. Kto pierwszy dowiedział się o koncepcji siedmiu złośliwych świętych? To był oczywiście Kraugel. Również postępy epizodów Kraugela były najwyższe. Jednak pierwszą osobą, która zdobyła moc jednego z Siedmiu Zła, była Grit. Z drugiej strony, Zibal jako ostatni zdobył władzę. Jednak Zibal najbardziej przyczynił się do rozwoju i przetrwania Szóstego Zła, Zika, i odkrył prawdę o pieczęci Siedmiu Złośliwych Świętych. Oznaczało to, że proces nie był bardzo ważny. Gracze związani z Siedmioma Złośliwymi Świętymi wspólnie poznali tajemnice Siedmiu Złośliwych Świętych, niezależnie od kolejności. Stało się to naturalnie, nawet jeśli nie było punktu kontaktowego. To dlatego, że Siedmiu Złośliwych Świętych było tak sławnych. Hanul, jeden z bogów w początku, nie próbował zwerbować Zika. To było z powierzchni, piekło, Asgard, a nawet źródło kwiatów, brzoskwini i królestwo Chwan. Cały świat wiedział o siedmiu złośliwych świętych, więc rozprzestrzenienie się związanych z nimi wiadomości nastąpiło niezwykle szybko. W teraźniejszości. W rzeczywistości epizod siedmiu złośliwych świętych zbliżał się do końca. Zginęło wszystkie siedem złych, z wyjątkiem szóstego zła, Zika. Tylko ich dusze pozostały po ich śmierci i błąkały się gdzieś w otchłani. Zik, którego ciało zostało zachowane, był jedynym wskrzeszonym. Gracze podzielili uprawnienia pozostałych sześciu z siedmiu złośliwych świętych. Pozostałym zadaniem było opowiedzenie historii każdego z siedmiu złośliwych świętych, z wyjątkiem zika i ujawnienie mocy siedmiu złośliwych świętych, które jeszcze się nie pojawiły. Właściwie dwuznaczne było stwierdzenie, że było to wyzwanie, którym wymagało rozwiązania. Zakończeniem epizodu siedmiu złośliwych świętych było ukaranie bogów Asgardu. Miało to ujawnić brzydką rzeczywistość Bogów i sprawić, by stracili swoją boskość lub fizycznie podbili Asgard. Takie było życzenie siedmiu złośliwych świętych. Dobrze było móc jak najbardziej pomieć proces pośredni, o ile ich życzenia się spełniło, jednak kraugel przybył do źródła kwitnącej brzoskwini. Wytrwale przekopywał się przez zadania związane z piątym zanim do niego dotarł. Wynikało to z przekonania, że im lepiej je rozumie, tym silniejszy stanie się kuitcommant. Nie miało znaczenia, że jego oczekiwania były błędne. Dostał potwierdzenie, że im źródle kwiatu brzkwini był nieśmiertelny szermierz. Wystarczyło, że mógł spotkać nieśmiertelnego szermierza. Podobnie jak to miejsce oddalone od świata, istnieje wiele wymiarów na świecie. Jest też świat, w którym grają żywiołaki, w małej wiosce otoczonej brzoskwiniami. Przy wejściu ktoś siedział na ławce przed domkiem. Stał plecami do krągla, który właśnie wszedł do wioski. Tak, tak, tak. Czysty dźwięk rozlegał się nieregularnie. Był to dźwięk kładzenia kamienia go na desce. Świat żywiołów to świat, w którym cztery żywioły są uporządkowane. Ziemia jest najniższa, woda jest najniższa i jest nad ziemią, powietrze jest nad nimi dwoma, a ogień jest na szczycie. Masz na myśli tego rodzaju zamówienie. Zrozumienie Kraugela było bezkonkurencyjne. Natychmiast rozpoznał i przystosował się do tożsamości wsi, do której dotarł, nie wiedząc o tym. To dlatego, że poczuł pomyślną energię. Był przekonany, że człowiek, który siedział samotnie i grał w go, był nieśmiertelnym taoistą i udzielił wyprzedzającej odpowiedzi. Wiedział, że to prekursor poszukiwań. Zgadza się. Chciałem Ci zadać pytanie, ponieważ dobrze je znasz. Tak. Białe kamienie otaczały czarne kamienie. To było tuż przed ukończeniem terytorium. Wyglądało na to, że nie ma żadnych pozostałych czarnych kamieni. To prawda, że to światło pojawiło się wbrew porządkowi i prawom już ukończonego świata. Pięć atrybutów, które tworzyły świat żywiołów, to pierwotnie ogień, woda, wiatr, ziemia i światło. Gdyby to był krełdel kilka dni temu, odpowiedziałby coś w stylu światło istnieje wszędzie, więc nie jest źle. Jednak teraz było inaczej. Wiedział, że król żywiołów światła został pokonany przez gry i że nowy król żywiołów nicości wypełnił pustkę. Nie sądzę, aby światło było koniecznym w świecie, w którym światło już istnieje. Musisz interpretować w oparciu o założenie, że prawo i porządek są ustanowione, a ukończone światy są doskonałe. Tak. Mimo to rzadko się zdarza, aby cokolwiek na tym świecie było kompletne. Boski ruch, białe kamienie otaczające czarny kamień zostały połknięte jednym ruchem. Załamali się bezradnie. Dopiero wtedy mężczyzna odłożył kamień i odwrócił się. Kraugel był świadkiem zmiany na szachownicy, po czym ocenił, że to zła odpowiedź i był dość zdenerwowany. Musiał kontrolować wyraz twarzy. Świat żywiołów jest z założenia błędny. Zauważyliśmy to również z opóźnieniem po narodzinach ostatniego króla żywiołów. Bentao, tak nazywał się teoistyczny nieśmiertelny, który siedział twarzą do kraugela. Wyglądał jak niewinne małe dziecko lub dobry staruszek. Niebo sprowadza wodę, woda powoduje wzrost drzew. Drzewa tworzą ogień, ogień buduje ziemię, a ziemia zamienia się w metal. Oto pięć elementów. Świat żywiołów to nie cztery żywioły, ale świat poszukujący pięciu żywiołów. Dlatego ma obsesję na punkcie liczby pięć. Światem żywiołów rządziło pięciu królów żywiołów. To było najbardziej podstawowe prawo rządzące światem żywiołów. To świat, który można ukończyć tylko wtedy, gdy ostatnim zrodzonym nicością był metal, ale nie został ukończony prawidłowo. Powód był oczywisty. Kraugel pojął znaczenie słów: Czy to król żywiołów wiatru? Zgadza się. Wiatra ani powietrze nie należały do porządku. Dobrze było mieć tam metal. Król żywiołów wiatru był ukrytym złoczyńcą. Oczywiście poszły słowa, które doprowadziły do prawdy. Być może zauważyłeś, ale daoistycznych nieśmiertelnych można określić jako półbogów, którzy godzą się na kompromis ze światem. Możemy na chwilę oszukać boskie oczy, ale nie możemy sprzeciwić się zasadniczemu znaczeniu. Ben-Toze szerokimi rękawami i zatrzepotały żółte mulety. Okrągły kształt, gdy się poruszał, przypominał bawiącej się motyle. Wkrótce stał się drzwiami. To były drzwi do świata żywiołów. Krótko mówiąc, popraw porządek w świecie żywiołów w naszym imieniu. Ukryte zadanie miecz, który przecina wiatr. Oczy Kraugela rozszerzyły się, gdy szybko przejrzał zawartość zadania. Stało się tak dlatego, że miecz, który wszystko przecina świętego miecza, miał wejść w fazę pogłębiania. Nawet cięcie tlenu, czy mogę stworzyć obszar, w którym oddychanie nie jest możliwe. Otwarcie umiejętności pasywnej, która ostro zmniejsza zdrowie pobliskich celów za każdym razem, gdy włada mieczem. Oczywiście była to opowieść o tym, jak udało mu się odciąć króla żywiołów wiatru. Nic dziwnego, że Kraugel przyjął tę misję. Chciałbym zapytać o wiele rzeczy, ale na razie to odkładam. Co oznaczały 4 i 5 elementów? Dlaczego teoistyczni nieśmiertelni chcieli pomóc światu żywiołów? Czy ta osoba wiedziała, że przyjdzie i tak dalej? Kraugel, idąc w stronę portalu, miał w głowie wszelkiego rodzaju pytania. To dlatego, że zauważył, że kiedy zakończy swoją misję i wróci, będą mogli przeprowadzić głębszą rozmowę. Nie martwił się, że to może być pułapka. Ufał Benteo. Benteo był pierwszą osobą, która głosiła światu, że siedmiu złośliwych świętych to dobre istoty. Z góry powiem ci dwie rzeczy. Benteo uśmiechnął się do stopniowo znikającego Kraugla. Był to uśmiech, który zniweczył nawet najmniejszy niepokój. Czekaliśmy na ciebie. Co więcej, ukończenie świata żywiołów przyniesie korzyść nadużytecznemu Bogu i wszystkim ludziom na świecie. Rejidan, niegdyś stanowiła granicę królestwa Overgaret i została przekształcona w miasto przemysłowe odpowiedzialne za zaopatrzenie imperium. Miała duże terytorium, ale była to kraina zdewastowana przez pustynię. Dzięki poświęceniu piaru i rolników prawie połowa pustyni zamieniła się w pole uprawne i lasy, ale pustynie wciąż były powszechne i często nawiedzały je burze piaskowe. Wokół zakładu alchemicznego rozwinęły się wszystkie rodzaje przemysłu, więc znacznie lepiej było używać go jako miasta przemysłowego niż miasta mieszkalnego. Po pierwsze, Overgaret empire było bardzo dużym narodem, który stanowił ponad 80% kontynentu. Było dużo ziemi o wiele lepszej dla ludzi do życia niż Ehch. Hej, Bahor, kazałem ci najpierw załadować wszystkie rzeczy, które jadą do stolicy. W powietrzu było bardzo przyjemne. Z setek kominów wydobywał się dym tak czarny jak rozgrzana broda robotników, ale oczyszczacze powietrza zainstalowanym w każdym kominie szybko usuwały zanieczyszczenia. Był to wynalazek stulecia stworzony przez ośrodek alchemii Reidana. Mówiono, że kiedy po raz pierwszy wynaleźli to urządzenie, wielki cesarz pochwalił alchemików, mówiąc, w końcu zapłaciłeś cenę za swój rysz. Cena za ryż została w końcu zapłacona, mimo że zakład alchemiczny jest bardzo stary, ale oczyszczacze powietrza stały się jednym z największych źródeł dochodu imperium. Był produkowany w różnych rozmiarach i wzorach i sprzedawany do zakładów i szlachty w całym kraju. Rozdawano go bezpłatnie ludności. Oczywiście był warunek, że potrzebowali zasługi w swojej dziedzinie, ale nikt nie narzekał, byli po prostu wdzięczni, że mogą się uczyć lub ciężko pracować bez lenistwa. He? Co? Czy to nie czas, by wybuchła burza piaskowa? Nastąpiło poruszenie, gdy zajęci robotnicy wyczuli nieoczekiwane wydarzenie. Stało się tak, ponieważ setki super dużych oczyszczaczy powietrza zainstalowanych w każdym kominie trzęsły się i generowały hałas. Widoczny był również przepływ wsteczny z many działającej jako filtr w oczyszczaczach powietrza. Idzie potężny wiatr, mruknął pracownik z Raiden. Do tej pory nikt nie traktował tej sytuacji poważnie. To był spokojny świat. Ludzkość połączyła siły po tym, jak została zaatakowana przez demony i nie antagonizowała się nawzajem. Małżeństwo pomiędzy Gridem, który od początku szanował mniejszości, a Basarun doprowadziło do jedności rasowej. Wyrażenie, że wszyscy ludzie byli po tej samej stronie, nie było przesadą. W rejdanie stacjonowało mniej żołnierzy, a większość utalentowanych ludzi reprezentujących miasto wyjechała na piekielną wyprawę, ale robotnicy nie odczuwali żadnego niepokoju. Przede wszystkim nie myśleli o inwazji wroga. Tak było, dopóki w całym mieście nie zadzwoniły dzwony. Ewakuuje. ewakuuj wszystkich członków. Zamek. Uciekaj do zamku. Cholera. Chodź, uciekaj. To było wezwanie bliskie krzyku. Żołnierze, którzy krzyczyli ze ścian, wyglądali bardzo nietypowo. Robotnicy w końcu zauważyli powagę sytuacji i szybko ruszyli. Zaczęli biec w kierunku zamku, nawet nie sprawdzając, czy niebezpieczeństwo, o którym myśleli, to tylko wiatr. Jednak na jeźdźce uczyniło swoje setki kroków i tylko jednym machnięciem skrzydeł. Jest wiele dziwnych rzeczy. Ach, tożsamość istoty, która rzuca czarny cień. Smok, ludzie widzieli legendarnego potwora, który różnił się od pisklęcia i upadł z powodu słabych nóg. Wyczuwali śmierć, unicestwienia i zniszczenia. Szary smok, Xenon nawet nie spojrzał na ludzi, którzy trzęsli się w milczeniu. Zwrócił uwagę na dziwaczne urządzenia zainstalowane w całym mieście i różne obiekty, które produkowały wszelkiego rodzaju towary. Cywilizacja ludzka rozwinęła się tak szybko? Był przekonany o śmierci ojca. Musiał być czujny na ludzi tamtych czasów. Ksenon oceniał i leciał ciężko. Doprowadził do szału i zniszczył wszelkiego rodzaju obiekty. Ułak! Cześć! Tysiące ludzi zostało porwanych przez wiatr. Tylko garstka ludzi trzymała się filarów. Większość z nich wzniosła się w powietrze. Walczyli o przetrwanie, spadając wśród pozostałości zawalonego budynku. Była istota, która uratowała ich wszystkich. Wszyscy, którzy potrafią walczyć, powinni chwytać za broń. Dla reszty uciekaj pod ziemię. To właśnie Nor przybył na miejsce ze swoimi wampirzymi oddziałami. No, Lodzie dziedziczył swoje ciepłe serce po matce i był prawie jedynym bezpośrednim potomkiem, który okazał życzliwość. Jego magia krwi specjalizowała się w ochronie i przetrwaniu. Wampir HMM. Ksenon odpowiedział, jakby to było trochę dziwne. Czuł się dziwnie, gdy wampiry chroniły ludzi. Czy to jest farma? Ksenon zinterpretował to w ten sposób i zebrał swoją magiczną moc. Z jego punktu widzenia nie było różnicy między wampirami a ludźmi. Były one równie nieistotne, z wyjątkiem tylko jednego. Zamierzał unicestwić ich wszystkich naraz. Był to dzień największego kryzysu w historii Rejdana. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany rozdział 1584. Rozdział 1584. Nol był jedynym żyjącym wampirem wśród bezpośrednich potomków, oprócz Rosa i Brahma. Grit nie zdołał go zabić. Były różne okoliczności, ale głównie dlatego, że Nol był zbyt silny. Nie był łatwy do zabicia ze względu na jego doskonałe zdolności do zwiększania przeżywalności jego i jego sojuszników. Nie został włączony do piekielnej ekspedycji, ponieważ był władcą wampirzego miasta, a nie dlatego, że był niewykwalifikowany Spieszyć się Nol prawie całe życie leżał w trumnie, ale zaskakująco miał zdrowy rozsądek Dużą wiedzę i doświadczenie zdobył po członkiem królestwa Overgaret. Smok wyraźnie rozpoznał absolutną moc tego ogromnego stworzenia Poczuł wielki strach, wiedząc, że nie ma szans Mimo to nie uciekł Przejął dowodzenie i kazał ludziom uciekać Charakter tego, co odziedziczył po matce Beriache, jego życzliwość, zmusił go do postawienia innych na pierwszym miejscu to był instynkt, aby stać się silniejszym w chwilach kryzysu, gdy życie było zagrożone. Czemu? Dlaczego matka sprawiła, że kochał innych? Rodzinne, miłość miłości wspólnota, których doświadczał w swoim piekielnym życiu, zawsze był jak katastrofa. Zazdrość, uraza, złość, krewni dotknięci klątwą lenistwa oszaleli. Łatwo odwracali się od siebie lub krzywdzili się nawzajem. Jako jedyna z nich, która ich kochała, życie Nola było szczególnie bolesne. Czuł się samotny. Szczerze mówiąc, nie znosił matki. Jednak w tej chwili czas odwdzięczyć się za przysługę. Nol był głęboko wdzięczny swojej matce. Dzięki temu sercu poznał Grida. Dzięki Gridowi bez końca poznawał nowych ludzi. Dowiedział się, że nie był mutacją. Doświadczenie wymiany życzliwości, a nie złośliwości, było cenniejsze niż krew. Jego serce było wypełnione radością. Był szczęśliwy. począł miłość swojej matki. Zdał sobie sprawę, że matka go kocha, więc dała mu to serce. Tak, nadszedł czas, aby odwdzięczyć się za wszystkie przysługi. To było dla Grid, który go zabrał, i jego matki, która dała mu serce, które sprawiło, że poczuł się nagrodzony. Nadszedł czas, aby pomóc tym, którzy uczyli go szczęścia będąc z nim. Właśnie wtedy smok, który nie wiadomo skąd najechał Reidana, uwolnił magiczną moc. Ciała no-laj wampirów zostały roztrzaskane. To było pandemonium. Ludzie krzyczeli. Nie było nikogo, kto by nie był poruszony pustą śmiercią tych, którzy pospieszyli im z pomocą. Odrodzenie. Bulgotanie, bulgotanie. Słowa, które zostały skrupulatnie dopełnione przy pomocy rozdartych ust, stały się zaklęciem to magia krwi, która używała krwi jako medium. Trzepoczące krew i ciało zostały zrekonstruowane i przyciągnięte do siebie w bardzo szybkim tempie. Było to przedwczesne odrodzenie armii wampirów, która została zniszczona. Nie oglądaj się za siebie i uciekaj. Nol pokonał śmierć i ponaglił ludzi. Pływające pierścienie ustawiły się po lewej i prawej stronie zamku Reiden. Przekazał swoją siłę woli panu Reiden, wlewając magiczną moc do struktur, które były zarówno architektoniczne, jak i symboliczne. Nol cholera. Tą drogą, Garitzcha, który został władcą Reiden po Chrysie i Zegnosie, odwróciła się i poprowadziła ludzi do zamku. Brama osnowa była w kierunku pierścieni, które właśnie zaczęły biec, używając magicznej mocy Nolla jako energii. Użyto umiejętności dowodzenia marsz, użyto umiejętności dowodzenia odwaga. Garitzha należała do Owerga była utalentowaną osobą, która była członkiem od czasów cedaki i zmieniła swoją klasę na dowódcę ze względu na potrzeby królestwa Overgaret. Jej dowodzenie było szybkie i skuteczne. Szybko doszła do siebie i przeniosła ludzi, którzy z powodu szoku nie byli nawet w stanie prawidłowo chodzić. Nie mogę sprawić, by poświęcenie Nole poszło na marne. Brama Warp miała prawie wszechstronne funkcje, ale w zamian miała trudne warunki pracy. Wymagało to dużej ilości magicznej mocy. Setki magów musiało wycisnąć swoją magiczną moc, by ledwo ją obsługiwać. Było mało prawdopodobne, aby Nol, który właśnie obsługiwał cztery Warbugatas jednocześnie, był w nienaruszonym stanie. Stało się tak pomimo faktu, że był bezpośrednim potomkiem i władcą wampirzego miasta. To dlatego, że jego magiczna moc nie była nieskończona. Tymczasem Ksenon był zaintrygowany serią sytuacji. Świat bardzo się zmienił, relacja między wampirami a ludźmi była relacją drapieżników i ofiar. Pomagania sobie nawzajem było sprzeczne z ekologią i było oczywistym błędem. Nieoczekiwany był również kierunek rozwoju cywilizacji ludzkiej. Była to forma harmonii bez niszczenia ekosystemu. Oznaczało to, że wybrali trudną ścieżkę, czuli, że mogą sobie na to pozwolić. Było bardzo prawdopodobne, że ludzka inteligencja rozwinęła się do poziomu przekraczającego oczekiwania. A może był spokrewniony z elfami? Czy mój ojciec na to zasłużył? Epoka, która według ludzkich standardów zostałaby sklasyfikowana jako starożytna, działanie Bramy Warp, którą widziano tylko w epoce, która wydawała się dość stara nawet dla Xenona, sprawiła, że Xenon stał się bardziej ostrożny. Bramy Osnowy były technologią gigantów. Powodem zniszczenia olbrzymów było to, że stanowili zagrożenie dla wielu transcendentnych gatunków. Zgodnie z oczekiwaniami. Dziesiątki broni pojawiły się na ziemi pod wrotami osnowy. Był wyczulony na broń olbrzymów, która mogła wystrzelić substancję zwaną wiązką, ale na szczęście była to armata obsługiwana prochem. Obraz ruchliwych artylerzystów był prymitywny. Dziesiątki armat wystrzeliły jednocześnie. W tym samym czasie oczy Xenona rozszerzył się. To było jak dwa pół na szarym niebie, którym w jednej chwili zmieniły się w księżycę w pełni. Zeskoczyła go moc armat z przeciążeniem. Trudno było uwierzyć, że armaty o prostej konstrukcji mogą wykazywać taką moc. Poza zeskoczeniem Xenona dziesiątki pocisków nie przyniosły żadnych rezultatów. Ani jeden strzał nie trafił w ksenon. To dlatego, że byli zablokowani przez tarczę przezroczystej magię, która przez cały czas otaczała jego ciało. Wydawało się, jakby pociski eksplodowały w zderzeniu z niewidzialnym szkłem. Pomimo faktu, że fale uderzeniowe generowane w tym czasie były dość silne, ogromne ciało Ksenona w ogóle się nie trzęsło. To nie była nawet jego absolutna obrona. Absolutną obroną Smoka była moc unieważniania wszystkich otrzymanych obrażeń. Jednak Ksenon zablokował obrażenia nawet przed dotarciem do niego, a to wszystko za pomocą jednej prostej tarczy. To jest, Smok. Umysł i serca nolej wampirów zmroziły się. Bardziej trafne było stwierdzenie, że ich wyraz twarzy stwardniał a tak nie zadziałał poprawnie. Moc transcendentnego gatunku była tak szokująca. Zrozumieli już moc smoków dzięki wystarczającej wiedzy, ale w rzeczywistości doświadczanie tego stanowiło inny problem. Smoczy strach, magia, smocze słowa, oddech, bariery, absolutna obrona itd. Najbardziej rozpaczliwie czuli fakt, że szary smok nie wykazał ani jednej umiejętności. W międzyczasie Xenon skończył identyfikować Raidana. Nie jest dziwne, że przybędzie armia. Pod względem wielkości i kształtu miasta stanowiło ważną bazę produkcyjną człowieka. Jednak nie było żadnych elitarnych sił, które zareagowały. Nie sądził, że wampiry stacjonujące tam są elitą. Domyślał się, że ufają bramom osnowy. To pozwalało im w każdej chwili przenosić wojska. Dziesiątki kulek zaczęły wirować Xenonem w centrum. Stopniowo stawało się szybsze i potężniejsze. Miasto zostało by zdewastowane, nawet gdyby tylko jedna z kul spadła i uderzyła w miasto. Źrenice Nolla drżały jak szalone. Garysza. Krzyknął w pośpiechu. Jednak kula przyspieszyła kilka razy szybciej niż krzyk Nolla. Krzyk Nolla został pogrzebany przez ogłuszający wybuch. Ogłuszający dźwięk trwał bez przerwy. Cztery wrota warp zawaliły się szybko i uderzył oraz ludzi. Nol nie miał nawet czasu na działanie. Galicj, i większość ludzi straciła życie od momentu zderzenia kul z wrotami Osnowy. Zamienił się w popiół wraz z zamkiem Rejidan, który stał w sercu wrót osnowy Kilku ludzi, którzy na szczęście nie zginęli, zostało zmiażdżonych na śmierć przez pozostałości wrót osnowy To była niewiarygodna katastrofa spowodowana małymi akcjami. Jestem bardzo ostrożny. Ojciec Xenona, Guil, nie był starym smokiem. To było trochę zbyt dwuznaczne, by być absolutną istotą, jaką wyobrażali sobie ludzie. Dlatego Xenon był w stanie odgadnąć, że mój ojciec został zabity przez ludzi i nie był zbyt pewny swojej mocy. Xenon planował podróżować po kontynencie. Czuł potrzebę bacznej obserwacji i chwytania ludzi. Problem polegał na tym, że z ludzkiego punktu widzenia byłoby to szybsze niż burza. Tynol zacisnął zęby. nie zadawał pytań w rodzaju, dlaczego ten smog dokonał inwazji. To był gatunek transcendentny, którego nie mógł zrozumieć z własnej perspektywy. Uznał, że nie ma sensu prosić o wyjaśnienie. Energia, którą musiał poświęcić dialogowi i zrozumieniu, była całkowicie skupiona na jego magicznej mocy. Mamo, teraz przejdę na twoją stronę. Uśmiechnął się, wspominając życie Beria Hera. Na jego bladej skórze zaczęły pojawiać się niebieskie naczynia krwionośne. Było to następstwem magicznej mocy przepływającej przez jego naczynia krwionośne w całym ciele i przyspieszającej przepływ krwi. Nol był zdecydowany umrzeć. Planował wysadzić każdą kroplę swojej krwi i zabrać przynajmniej jedno oko smoka. Oczywiście wiedział, że prawdopodobieństwo sukcesu jest do bliskie zero. Mimo to chciał odejść z przebłyskiem nadziei, zamiast umrzeć pustą śmiercią. Oczy Xenona, które na niego patrzyły, były smutne. Przypominały ludzkie oczy patrzące żałośnie na życie jętki. Stało się to w chwili, gdy Nol poczuł się urażony, a jego naczynia krwionośne spuchły jeszcze bardziej. Jedna z kul wciąż wirujących wokół Xenona, została wystrzelona w Nolla. Nie było dźwięku. Kula wkrótce utkwiła w sercu Nolla. Dopiero gdy eksplodował, wywołał głuszający hałas. Quark! Nol roztrzaskał się, nawet nie krzycząc, podczas gdy wam pierwił się z bólu. Zostali ciężko ranni w następstwie eksplozji, która wysadziła Nolle w powietrze. Ksenon nie okazał im dalszego zainteresowania. Wystrzelił jeszcze jedną kulę bez słowa. Właśnie wtedy pojawił się gigantyczny niedźwiedź i zablokował kulę swoim ciałem. To było bez znaczenia. Kula bez problemu przebiła niezidentyfikowanego niedźwiedzia. Problem polegał na tym, że niedźwiedzi było kilkadziesiąt. Zanim dotarł do celu, kula, która musiała przebić się przez wszelkiego rodzaju przeszkody, nie zatrzymując się ani nie eksplodując, nieco straciła prędkość. Strzały, miecze, włócznie, topory i tarcze spadały z kolei, blokując mu drogę, a kula eksplodowała, nie posuwając się dalej. Noli wampiry, które właśnie zakończyły regenerację, ze zmizerniałą twarzą przyglądały się wzmocnieniom. Byli to nieoczekiwani ludzie. To świetna okazja. Czułem się zbyt nieswojo, by z nim rozmawiać, ponieważ byłem mniej aktywny podczas wielkiej wojny ludzi i demonów. Berserker pierwszego stopnia była to Asuka, blondynka o blond włosach, nazywana mistrzem broni lub kolekcjonerem broni. To katastrofa, a nie szansa. Pierwsze miejsce w rankingu przywoływaczy, to Black Teddy, mężczyzna z uroczym misią na ramieniu. "Wiem, umieram. Mimo to to nie ma znaczenia." Dueto imionach znanych nolowi stanął twarzą w twarz z synonem bez żadnego strachu. Ich miny były pewne siebie, nawet mając przed sobą gigantycznego smoka jak góra. Wydawało się, że nie znają strachu. "Zabierz tego wampira i odejdź, a ja się trzymam." "Dobra? Tak, młoda demo. Jaką masz odwagę?" Krzyknął, lecz został zignorowany. Nol był bezradny po pokonaniu już dwóch śmierci. W ten sposób misie czarnego misia z łatwością zakryły mu usta i podniosły go. Asuka wyciągnęła nową broń i chwyciła ją. Pieniądze i informacje zainwestowała najpotężniejszy kapitał, aby zebrać broń wyprodukowaną przez i miała zdolność reagowania na różne sytuacje. Dodatkowo berserkowie nie ginęli łatwo. Śmierć była odraczana, im bliżej była śmierci. To była wyraźniejsza cecha po poziomie 460. Można było kupić trochę czasu, nawet jeśli nie mogła wygrać z zdecydowanie silniejszym przeciwnikiem niż ona sama. W końcu mam zamiar dołączyć do Overgearetona Prawo do zakupu nowych dzieł GRD, których nie można było kupić, bez względu na to, ile miała pieniędzy to była życiowa aspiracja Suki, która posiadała umiejętność biegłości w używaniu broni. Blask wtedy również tęsknił za tym, by spełniła swoje aspiracje. Aktywnie z nią współpracował, użył jednorazowego górnego artefaktu, urządzenia ruchowego, aby przebić się przez barierę i zabrać nolej wampiry z pola. Chwilowa długość fali dziwnej magicznej mocy obudziła królową, która spała głęboko pod ziemią. To sprawiło, że kilka sekund kupionych przez Asukę było najcenniejszym czasem na świecie. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1585. Rozdział 1585. Metoda ksenona na odzyskanie szczątków ojca była prosta. Mogło oddać oddech, gdy tylko dotarł do celu. Biorąc pod uwagę osobowość członków wieży, którzy niechętnie pojawiali się przed publicznością, robienie wielkiego zamieszania było sposobem na ich uniknięcie. Jednak Xenon nie miał zamiaru stosować tak ekstremalnej metody. Mógł uniknąć członków wieży, robiąc zamieszanie, ale w końcu zwróciłby na siebie uwagę najwyższych smoków. Sam stałby się ofiarą, gdyby to zrobił. W działaniach smoka było wiele trudności i ograniczeń. Ksenon planował robić rzeczy tak cicho i płynnie, jak to tylko możliwe, zanim wróci do swojej kryjówki. Chciał zablokować plotki, że wokół te smok. Dlatego przed chwilą musiał się spieszyć z podjęciem decyzji. Xenon nie mógł pozwolić na ucieczkę wampirów. Szybko rozpoznał artefakt wywołany przez ludzi, którzy wdarli się na scenę i ustawił barierę z zasadą nie możesz opuścić tej przestrzeni. Ta seria procesów przebiegała bardzo szybko. To było naturalne, ponieważ wola smoka została natychmiast zrealizowana. Bariera została rozwinięta przed uruchomieniem artefaktu, ale chybiła. Stało się tak, ponieważ technika odciśnięta na artefakcie była zaskakująco potężna. Jednorazowy artefakt zamienił się w pół po uruchomieniu i bariera stała się bezużyteczna. To niezły przepływ. Smoki miały oko do określenia wartości skarbów. Senon uważał artefakt, który właśnie został zniszczony, za całkiem dobrą rzecz. Według ludzkich standardów był to skarb, w którym prawdopodobnie trudno byłoby znaleźć zamiennik. Taki skarb został złożony w ofierze, aby wampiry mogły uciec. To było zbyt wiele, by po prostu być lojalnością. Było jasne, że jest podstęp. Jeśli jest coś, co można zrobić z wampirami. Łatwo było wnioskować. Wampiry były istotami pochodzącymi z beriachę. Był to klan kierowany przez królową Krimarier Rose, najpotężniejszą z puścizny czy istnieje sposób na obudzenie Rosen za pomocą wampirów? Zanim Ksenon zasnął, Rosen została zapieczętowana przez papieża Hreschlera. Jednak pieczęć była w rzeczywistości bliska temu, na co dozwoliła Mary Rose. To była pieczęć, którą Rosę mogła zostawić, kiedy tylko chciała. Oczywiście klątwa lenistwa była inna. Klątwa lenistwa była jedną z najpotężniejszych klątw pochodzących od bogów początków i nie mogła być łatwo odrzucona. Mimo to ksenon wysoko ocenił potencjał Mariosy. Rosę była tą, którą urodziła Beriachę, jedno z trzech pierwotnych zła, aby ją przekroczyć. Prawdopodobnie byłaby w stanie tymczasowo pokonać klątwę lenistwa. Sytuacja się pogorszy, jeśli będę do niej wrogo nastawiony. Muszę teraz wracać. Jedynym, przed którym Xenon był nieufny wśród ludzi i wampirów, był oczywiście zabójca smoków Hayate. To nie znaczyło, że patrzył z góry na Marierosę. Nie miał zamiaru z nią walczyć, nawet jeśli obecnie nie była wolna. Szanse były niskie i w momencie, gdy się z nią zderzył, był bardziej prawdopodobne, że zostanie złapany przez członków wieży. W chwili, gdy Xenon się odwrócił, krążący wokół niego kulę został wystrzelony w basukę. Zamierzał odejść, ale nadal chciał ukarać intruza. Xenon absurdalnie chciał zabić człowieka blokującego mu drogę, ale nie mógł jej zabić. Miecz do wymazywania, to zasługa wyjątkowego miecza, który miał prawdopodobieństwo zaprzeczenia magii. Na szczęście, tnąc kulę. Era Sword został podobno wyprodukowany około 3 lata temu przez firmę Grit, ale wciąż był to nowy produkt na rynku. Pomijając niestylową nazwę, moc była doskonała. Oczywiście była to historia, kiedy aktywował się efekt antymagiczny. Szansa na jego uruchomienie wynosiła tylko 9%, a siła ataku miecza nie była zbyt wysoka. Był to przedmiot, który nie był dobry dla gildii z przeciążeniem. Haha, miałem szczęście. A która czuła, że jej życie zostało skrócone o 10 lat, rzuciła smoczym harpunem. Był to przedmiot zoptymalizowany do ograniczania dużych potworów. Ulepszony Dragon harpon w ostatnich latach trafił do armii Królestwa Overgaret w dużych ilościach i był stosunkowo łatwy do zdobycia. Stank. Wystrzelił z niezłym rozmachem. Smoczy harpon, który uderzył w szare łuski Xenona, upadł bezradnie na ziemię. Nie mógł nawet zarysować łusek. To był bardzo rozczarowujący wynik dla suki, która straciła już znaczną ilość zdrowia w następstwie kilku eksplozji Xenonu. Nie ma żadnego efektu, mimo że moja siła ataku wzrosła o 43%. Asuka doskonale zdawała sobie sprawę z tego, jak potężna była absolutna obrona Smoka. Jednak Grid przeciął łuski Smoka podczas trzeciego ogólnopolskiego konkursu. Może to tylko mała rysa, ale należy wziąć pod uwagę, że najlepsi gracze w tamtych czasach mieli poziomy w 300. Oznaczało to, że obecna Asuka była wówczas znacznie silniejsza niż Grid. Nie mogła nawet zarysować łusek nawet po użyciu Smoczego Harpuna. Czy muszę użyć specjalnej metody, żeby skrzywdzić Smoka? Asuka była osobą przedsiębiorczą. W momencie, gdy postawiła nową hipotezę, nie miała obsesji na punkcie broni stworzonej przez Grid i zamiast tego wyjęła inną broń. To była kosa, którą dostała po nalocie na bossa. Trzeba było celować w lukę w wadze. Nie miała zamiaru uciekać przed śmiercią. Wiedziała, że to niemożliwe i od początku była gotowa umrzeć. Osiągnęła swój upragniony cel, pozwalając wampirom uciec i niczego nie żałowała poza uzyskaniem wskazówki, jak zaatakować smoka. Jednak Xenon na to nie pozwolił. Impertynencki. Xenon po raz pierwszy użył magii. W magicznej mocy, które zniszczyły oddziały Reidana i pogrążyły Nole i vampiry w kryzysie, były jedynie magiczną mocą zjednoczoną i przeniesioną, podczas gdy magia była prawem ustanowionym z magiczną mocą do tworzenia fenomenu. Dwie stopy Asuki zapadły się głęboko w ziemię i utknęły. Widok jej szczupłego ciała wsysanego w ziemię był dziwny. To było tak, jakby była wiami mrówek. Związek między grawitacją a zapadliskiem, była to technika, która sprawiała, że wzrost statystyk spowodowany utratą zdrowia był bezużyteczny. Spójrz, jak używa mózgu. Asuka zaśmiała się z absurdu. Grawitacja obciążyła jej ciało w tym samym czasie, gdy ziemia, na której stała, zniknęła. Spowodowało to ograniczenia we wszystkich rodzajach działań. Nie można było nawet wykonać akcji, aby wyjąć przedmioty z jej ekwipunku. Oznaczało to, że Xenon zablokował wszystkie zmienne jednym ruchem. Stało się tak, mimo że miał przytłaczającą moc. Był w stanie ujażnić ją siłą, ale Xenon szukał skuteczności bez popisywania się swoją siłą. Oczywiście był ku temu powód. Nie musi walczyć. Berserkowie nie umierali łatwo. Jakoś kilka razy mogli wytrzymać. Przy tych kilku okazjach Xenon obawiał się zmiennych szczęścia. Mogłaby wykorzystać jakiś sposób, by sobie zagrozić. Poza tym poziom użytej broni jest nadzwyczajny. Nie był to zwykłe, stworzone przez człowieka przedmioty. Ksenon spojrzał na broń używaną przez asukę i rozpalił ogień w dziurze, które pompnęło asukę. Po chwili ziemia w okolicy poczerwieniała i uniósł się ciemny dym. Nastąpiła eksplozja. Rozległ się głęboki, wstrząsający ziemią hoki szary promień światła wystrzelił ze środka eksplozji. To było światło, które oznaczało śmierć asuki. Ksenon natychmiast opuścił scenę drugi co do wielkości budynek w Rejdanie, nie? Dzięki obróceniu się w popiół Zemkowi stał się największym budynkiem, a on miał widok na miasto z dachu zakładu alchemicznego. To było katastrofalne i ciche. Większość zakładów produkujących towary upadła i nie widziano żadnych ocalałych. Mimo Xenon mógł wyczuć liczne oznaki życia z budynku, na który wszedł. W każdym razie już tęskniłem za wampirami. Utrzymanie przy życiu kilku naocznych świadków niczego by nie zmieniło. Mimo Xenon deptał po dachu. Rozbił sufit budynku i zajrzał do środka przez szczelinę. Ci, którzy byli świadkami ogromnego ucznia, zaczęli krzyczeć. Byli alchemikami. Świętowali, że zaczynają udowadniać swoją wartość po co najmniej 10 latach jedzenia ryżu. Powodem, dla którego zignorowali nakaz ewakuacji Galicze, był utrzymujący się żal. Nigdy nie mogli zrezygnować z tego udogodnienia, którym wypracowali jedząc ryż. Gdyby opuścili placówkę i w ten sposób nie uciekli, po prostu wróciliby do bycia bezużytecznymi ludźmi. Pamiętaj, aby chronić prowizję apostoła Mercedesa. Krzykny wódz, w szczególności środek powlekający o doskonałej wodoodporności, Mercedes kilka miesięcy temu poprosił o cienką i przezroczystą warstwę, która nie byłaby zauważalna nawet po nałożeniu na obraz. Sześciu apostołów jedna z istot, które uważano za największe po tym, jak jego wysokość cesarz osobiście do nich przeszedł. Jak mogli odrzucić jej prośbę? Wódz chciał ukończyć misję, niezależnie od smoków czy czegokolwiek. Nie chciał, żeby sprawy potoczyły się źle z powodu tego drania, który był tylko potworem. Ksenon odczytał wrogość w oczach tego człowieka i był zdenerwowany. Działalność ludzi była zbyt dobra przez zbyt długi czas. Jak to możliwe, że każda osoba, którą spotkał, nie bała się smoków? Pod stopami Ksenona pojawiły się płomienie. Obiekt ten wniósł wielki wkład w rozwój cywilizacji ludzkiej. Ciągle się rozciągali, gdy spał, więc musiał to wcześniej wymazać. Twoja krew mnie nie zmoczy. Ksenon, który próbował sprawić, by płomienie przypłynęły przez szczelinę w dachu, nagle otworzył usta. Były to smocze słowa. Słowa, które z siła urzeczywistniły się, wodospad krwi nie mógł dotrzeć do ciała ksenona i rozproszył się wszędzie. Mimo to nie zniknął. Podzielił się na miliony lub dziesiątki milionów kropli, ale zachował swoją siłę, gdy leciał w kierunku, z którego przybył. Cały obszar wypełnił silny krwawy zapach. Nie czuję zapachu krwi. Ksenon ponownie użył smoczych słów, poczuł ból na środku czoła. Ciągły rozwój Dragon World spowodował różne problemy. Jednak Xenon musiał to znieść. Właśnie stałeś się dorosły. Królowa krwi, widok białej twarzy uśmiechającej się między mroczną, magiczną mocą a płynącą czerwoną krwią był tak przerażający, że sprawił, że smocze serce Xenona zatonęło. Najpiękniejsza dwoistość na świecie z najbardziej złowrogim uśmiechem. To było uwodzicielskie, więc Xenon musiał ponownie użyć smoczych słów. Nie jestem zafascynowany. Tu w końcu zaczął prawidłowo oddychać. Pierś Xenona spuchła i wypuścił długi oddech. Życie, które przeżyłeś, jest znacznie krótsze niż moje, żeby nazywać mnie dzieckiem. Ksenon trzymał się końca swoich słów i przeciągnął go. Chciał, aby Maria Rosa nie skupiała się na obecnej sytuacji. Po przeprowadzeniu rozmowy i zakłóceniu tematu, planował skorzystać z okazji, by się oderwać. Po prostu Maria Rosa nie była głupia. Średnio raz na kilkadziesiąt lat. Za każdym razem budziła się tylko na kilka minut, więc znała wartość swojego czasu, moc określania moich krewnych. Ostatnie dziecko, które Beriach urodziła, mimo to została wskazana jako następczyni i pokonała całe swoje rodzeństwo. Powiedziałeś, że moja krew nie możecie zmoczyć. Cień miasta bardzo się zmieniał. Aby być precyzyjnym, była to scena, w której cała krew wystrzeliła w całym mieście. A co z krwią przelaną przez moich ludzi? Oczy Xenona rozszerzyły się i w końcu wypuścił oddech. Miało to zapobiec powodzi krwi przypominającej tsunami i stworzyć szansę ucieczki. Zderzenie potężnych sił spowodowało niepowstrzymaną falę. Tak jak Maria Rosa obudziła się po usłyszeniu zamieszania spod pustyni rejdana, smoki na całym kontynencie powoli otworzyły oczy, podczas gdy członkowie wieży zauważyli zmianę. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowe tym podobne, przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1586. Rozdział 1586. Inteligencja nie była miarą dobroci. W porównaniu z owadami, które po prostu reagowały na swoje instynkty, im inteligentniejsza istota, tym bardziej była samolubna i okrutna. To było proste. Gdy myślałem o ludziach, czy to L Nie, to jego syn. Musi być wielu, którzy się ślinią. Smoki, ostateczny gatunek transcendentny, zawsze były wielkie. Pokonali wszystkich innych zarówno mądrością, jak i siłą. Jednak nigdy nie byli poddanymi świata. To dlatego, że byli brutalni. Rodzice, którzy jedli swoje dzieci, lub rodzeństwo, które zabijało swoje rodzeństwo, było praktycznie niemożliwe, aby wspólnie pracować nad wielkimi rzeczami. Smoki były stworzeniami, które istniały do końca. Jedyne, na czym mogli polegać, to oni sami. Bank. Słońce wydawało się padać na ziemię. Jeśli dodać trochę przesady, przypominał kwazar. Fale krwi wywołane przez Marię Rosa i energia oddechu wystrzelonego przez Xenon pochłonęły wszystkie substancje wokół niej i zniszczyły gigantyczne miasto Reiden. To jest niebezpieczne. Xenon rozłożył szeroko skrzydła. W tym samym czasie wzniósł się w troposferę, a jego oczy skierowały się na daleki wschód. To był kierunek jego legowiska, od chwili narodzin aż do dorosłości. Był to dom, który budował przez ponad tysiąc lat. Nawet po osiągnięciu dorosłości Xenon poświęcał prawie każdą chwilę, z wyjątkiem czasu na sen, na budowę swojego legowiska. Miało to stworzyć silniejszy i bardziej ukryty dom. To był smoczy zwyczaj, nie dlatego, że Xenon był szczególnie ostrożny. Przebywanie w legowisku było najbardziej oczywistą strategią przetrwania smoków, dopóki nie minęły tysiące lat po osiągnięciu dorosłości i zgromadzeniu wystarczającej mocy. To jest odrażające. Przed olbrzymią głową Xenona wstał mały człowiek. Czerwona krew się, jak całuni, zabarwiła niebo własnym kolorem. To Maria Rosa poszła za nim. Jeśli Ksenon był wielkości góry, była tylko małą kropką. Maria Rosa była bardzo mała w porównaniu z Ksenonem. Mimo to Ksenon czuł się przytłoczony. Świat, w którym wszystko, co dotykało jego wzroku, było czerwone. To była już domena Maria Rosa. Zamieniłaś w proch miasto mojego drogiego męża. Zasługujesz na zapłatę za To To twoja wina, że osiągnął ten punkt. Oczywiście muszę cię ukarać. Tego chce mój kochany mąż, ten demon. Pojawienie się Maria uśmiechniętej z rumieńcem na twarzy sprawiło, że Ksenon poczuł się zbulwersowany. Poczuł tość dla tego, którego ta szalona istota nazywała drogim mężem. Zostaw skrzydło dla swoich grzechów, powiedziała Maria Rosa tak uprzejmie. Jak to tylko możliwe? Chociaż była niezadowolona z Xenona, dokonała racjonalnego osądu, a nie przesadnych decyzji, które mogłyby go zabić. To dlatego, że jej powieki stawały się cięższe. Obudziła się na chwilę po usłyszeniu dużego zamieszania, ale była już na granicy. Klątwa lenistwa odziedziczona po ponownie zżerała jej ciało i myślenie. Nie będzie dla ciebie dobrze, jeśli nie spieszysz się w ten sposób. Działaj umiarkowanie i zejdź z drogi. Xenon nie zgodził się z oceną, którą Maria Rosa uważała za racjonalną. Uważał to za nadmierną chciwość. To było naturalne. Podobnie jak on, ścigany przez inne smoki, była w trudnej sytuacji, gdy nadszedł czas. Ksenon wiedział, że Mary Rosa zaraz zaśnie. Uważał, że nie było potrzeby dorównywania jej uporowi. Wzrok Mary Rosa zrobił się chłodny, gdy spojrzała na ryczący Ksenon. Widok jej opadających długich rzęs był jak poruszający się pędzel. Wydawało się, że pędzel robi sobie przerwę po narysowaniu dużych i ciemnych oczu. Szary, jesteś hybrydą niskiego poziomu. Ty właściwie nie urodziła się, by zaspokoić ich estetykę? Mary Rosa, która była tak piękna, że sprawiała, że ludzie się nad tym zastanawiali, wyglądała dobrze nawet wtedy, gdy przeklinała. Jej pogardliwe spojrzenie dało Xenonowi formę stymulacji, której nigdy nie zaznał, byłby olśniony w tej chwili przez Maria Rose, gdyby wcześniej nie użył smoczych słów. Odcięte skrzydło z czasem odrośnie, ale z powodu próżnej tłumy doprowadzasz się do wczesnego grobu. Całą krwi pokrywający niebo, zmiana nastąpiła w domenie Maria Rose. Wir zmętniał wizję jej ducha Xenona Oznaczało to, że mentalna ochrona smoka została przebita. Zdumiony Xenon pospiesznie użył magii, by oczyścić swoje myśli. Druga zmiana nastąpiła w całą krwi. Wszędzie nabrzmiewało i dziesiątki tysięcy szydeł wyskoczyło, by nieoczekiwanie przebić ksenon w centrum obszaru. Iskry pojawiały się za każdym razem, gdy czerwone szydło dotykało łusek ksenona. Ujawnił się majestat absolutnej obrony. Żaden z dziesiątek tysięcy szydeł nie przebił łusek ksenona, zamiast tego stopił się i spłynęły jak garść krwi. Mimo to ksenon nie poczuł ulgi. Ogromna kałuża krwi zrobiona przez stopione szydła. Uważał na głębokie bagno, które sięgało mu dół. Krew to nie może mnie skrzywdzić. Krew płynęła z oczu ksenona, gdy wyciskał smocze słowa. Było to pokłosiem określenia samej substancji krew jako celu immunologicznego. Cierpiał na nieporównywalne skutki uboczne w porównaniu do tego, kiedy odrzucił krew konkretnego celu. Zamiast tego efekt był znakomity. Kałuża krwi, która dotarła do uda Xenona, była rozrzucona wszędzie. Xenon poczuł się wyzwolony. Miał przeczucie, że teraz jest jego szansa na ucieczkę. Tak było, dopóki nie zobaczył uśmiechu na twarzy Marii Rose. Jesteś prosty. W głowie Marii Rose pozostało wiele pozostałości po Beriachę. Była to wiedza i doświadczenie jednego z pierwszych trzech zła. Teoria mojej matki była słuszna. Wygoda uproszczona myślenie. Dlatego smocze słowa były trujące. Smok, który polegał na smoczych słowach, z pewnością się cofnie. Przepowiednia Beriacha była słuszna. Ksenon, młody smok urodzony z szarymi łuskami i niską hierarchią był nadmiernie zależny od smoczych słów. Został oszukany przez bezsensowne oszustwo i zapłacił surową cenę. Demoniczna energia, oba skrzydła zostały schwytane i rozdarte przez siłę tak potężną, jak krew, którą Maria Rosa odziedziczyła po byriachę. Płack. Ksenon z opóźnieniem zdał sobie sprawę z tego, co się stało, gdy poczuł, jak jego absolutna obrona chwilowo załamuje się w chwili, gdy został zatrzymany przez demoniczną energię. Trzy zło początku ich nieodłączną mocą była naturalnie demoniczna energia. Przeoczył podstawy i miał obsesję na punkcie krwi to dlatego, że Maria Rosa pokazała magię krwi, która była zbyt apodyktyczna. Słusznie było powiedzieć, że w tej walce był kompletnie zepchnięty. Więc do widzenia. To była wystarczająca kara. Maria Rosa lekko machnęła ręką i naprawdę weszła bez żalu. Użyła krwi Xenona, która wsiąkała w ziemię jako medium i przeniosła się pod ziemię. Xenon nie strzelił w nią oddechem. To tylko ponowne ogłoszenie jego lokalizacji innym smokom, które będą go ścigać. Używał magii, żałując swojego wyboru i niekompetencji, za utratę obu skrzydeł, gdy próbował chronić jedno skrzydło. Muszę niedługo iść. Przed Xenonem otwarto portal. Współrzędne był naturalnie miejscem innym niż jego legowisko. To był koniec, jeśli został cofnięty do współrzędnych jego legowiska. Od tej chwili będzie musiał uciekać przez portale przez co najmniej taka lub setki lat. W końcu bardziej prawdopodobne było, że będzie martwy niż żywy, ale nie było innej opcji dla Xenona, który stracił skrzydła. Czy nie uda mi się przeżyć, jeśli na chwilę wymknę się ścigającym i ucieknę na wschodni kontynent? Xenon próbował przejść przez portal, ale zdumiony cofnął się. W tym samym czasie portal rozpadł się na pół. Ksenon jednym spojrzeniem rozpoznał miecz, który przeciął portal. Był to miecz zrobiony ze szczątków jego ojca. Ksenon był bardzo zdenerwowany. Po przebudzeniu szczątki jego ojca pozostały w tym samym miejscu. Kierował nim Reinhardt, miejsce, które ludzie nazywali stolicą Overgeare Tempire. Jednak przed jego oczami pojawiły się ślady ojca, których nigdy wcześniej nie czuł. Tożsamością był miecz Gujela. Był to boski miecz trzymany w rękach świętego miecza. Na razie będzie chroniony przez zwierzę mądrości. Miecz, który tnie wszystko, przemówił Bibam po przecięciu portalu, który zniekształcał przestrzeń i uniemożliwiał Ksenonowi ucieczkę. Było blisko zamówienia. Jedna istota ludzka dowodząca smokiem. Waga nazwy wieży była zbyt duża, aby była nieprawdopodobna i obraźliwa. Drżący wzrok Xenona utkwił w plecach Libana. Człowiek dostojny, który przekroczył granicę swojego gatunku zabójca smoków chyatem w milczeniu wpatrywał się w Ksenona. Lepiej dla Ciebie, jeśli masz szansę bronić się w wieży, niż dać się tu zjeść przez swój własny gatunek. Przekonywał niezdecydowany ksenon, drugi fotel Clonzalts. Celem wieży mądrości było stłumienie nieszczęść powodowanych przez smoki. Nie mogli tolerować sytuacji, w której Xenon i pościg smoków wywołałby burzę na kontynencie. Chcieli uniemożliwić smokom zjedzenie Xenonu i ewolucję. Nie ma czasu. Radwolf sprawdził smoczy radar i ponownie ponaglił Ksenona. Rozumiem. Xenon zrezygnował z stawiania oporu. Lepiej było iść za członkiem wieży i skorzystać z okazji, niż umrzeć tutaj. Jednak sprawy potoczyły się inaczej niż zamierzali. Nagle na scenie otworzył się nowy portal. Był to ślad po tym, jak ktoś znalazł to miejsce i próbował przejść. Hup. Miecz zgrabi zgrabnie ciało portal. Był tylko problem. Portal otworzył się ponownie, gdy tylko został wycięty. Było to nawet cztery jednocześnie. Lokalizacja każdego portalu była inna. Powstał we wszystkich kierunkach od miejsca wyciętego właśnie portalu. Tak wytrwały. Biban smoknął językiem i narysował mieczem pełnię księżyca. Portale generowane we wszystkich kierunkach zostały przecięte bez różnicy czasu i wygaszone. Następnie, tym razem otwarto 32 portale. Osiem portali zostało utworzonych we wszystkich kierunkach wokół każdego z czterech portali, które właśnie zostały zgaszone. To było bardzo szybkie i dokładne. Kto mi przeszkadza? Biban używał niezrównanej szermierki. Wyciął wszystkie nowe portale i ponaglił swoich kolegów spojrzeniem. Był to sygnał do wysłania Xenona do wieży. Jednak wymagana moc magiczna do teleportacji smoka różniła się od magicznej mocy wymaganej do teleportacji ludzi. Dodatkowe 64 portale zostały otwarte przed ukończeniem wspólnej inkantacji Jesiki i Frontalts, tym razem z portalu dobiegł głos. Wspaniale było móc otwierać 64 portale jednocześnie, ale każdy portal miał połączoną magię transmisji głosu. Nie będę tego tęsknił, powiedział głos. Głos, który dobiegał ze wszystkich kierunków, spowodował, że wyraz twarzy członków wierzył, usztywnił się. To dlatego, że zidentyfikowali identyfikowali głos. Braham jest apostoł Boga przesadnego i legendarny wielki mak. Dodatkowo bezpośredni potomek potom. Obserwowali świat, więc nie było mowy, żeby nie rozpoznali głosu jednej z najważniejszych i najbardziej znanych postaci. To cholerstwo. Przeszkadzał im podwładny Grida. Jeścica powiedziała zdenerwowanemu Bibanowi, ta druga osoba jest zbyt zła. W ten sposób w końcu dotrze tutaj pierwszy. Istnienie wieży zostanie odkryte. Członkowie wieży odczuli kryzys i wszystkie ich spojrzenia przeniosły się na Hayate. Najpierw się cofniemy. Hayate szybko wydał sąd. Co ze mną? Zapytał pospiesznie Ksenon, ale to było bezużyteczne. Członkowie wieży już opuścili scenę. Ksenon nie miał innego wyjścia, jak tylko ponownie otworzyć portal. Jednak Braham pojawił się z jednego z 64 portali, wyprzedzając spóźniony portal Ksenona. Problem polegał na tym, że przepływ magii Ksenona był słaby z powodu ciągłego używania smoczych słów, a prędkość używania magii Brahma była podobna do smoka. Wyraz twarzy Brahama zesztywniał, gdy przybył na miejsce zdarzenia. Podążył siadami Rosa tylko po to, by znaleźć smoka. Był tak zdenerwowany, że nie mógł właściwie kontrolować wyrazu twarzy. Ksenon uważał na ścigających, którzy byliby już bardzo blisko, więc jego wyraz twarzy również był nieprzyjemny. Na chwilę zapadła niezręczna cisza. Hurararara. Wtedy z dalekiego nieba rozległy się krzyki prześladowców. Jest zrujnowany. Członkowie wieży, którzy właśnie przybyli do wieży, sprawdzili radar smoka i ich serca zatonęły. Liczba smoków wyświetlana na radarze, w tym ksenon, wynosiła ogromną czwórkę. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1587. Rozdział 1587. Wracajmy. Biban wpatrywał się tam po wmigający smoczy radar, po czym wstał z siedzenia. Za każdym razem, gdy oddychał, rozpraszał przezroczyste falę w kształcie ostrza. Tysiące niematerialnych mieczy pojawiły się mimowolnie. Nawet teraz miał zamiar wyrazić nieporozumienia. To nie jest przechwałka. Właściwie znam Brahama. Wyraźnie zapamięta moją twarz. Dobrze to wiem, nawet jeśli się nie przyznałeś. Jak myślisz? Dlaczego monopolizujesz obowiązek sprzątania? Braham mógł niejasno zauważyć istnienie wierzy. Po prostu jest sprytny i ma zamknięte usta, więc tego nie powiedział. Braham nie jest człowiekiem cnotliwym. Na pewno. Mak na tym poziomie będzie bliski szaleńcowi, jest złowieszczy już od samego początku, jest wampirem. Wampiry mają drastyczną zmianę tendencji z powodu grid, ale co z ich podejrzaną naturą? Pojawienie się czterech smoków, z powodu pilności i atmosfera w wieży była bardzo burzliwa. Czuli się lżejsi niż serce kawalera, który był podekscytowany wiosną i prawie lekko myślnie unosił się na wodzie. Słowa Bibana były ciągle przerywane i zmarszczył brwi, gdy poczuł granicę swojej cierpliwości. Zaufaj mi raz. Nie, zaufaj grid. Nawet jeśli Braham nas zobaczy i będzie pewien naszego istnienia, grid będzie go mocno kontrolował, nie ma powodu, aby to robić. Redwolf po prostu zignorował pewne siebie słowa Bibana. To nie jest kwestia, w której możemy podejmować ryzyko. Jestica dodała trochę podstawy do swoich słów. Pierwszy problem polega na tym, że nie możemy uratować Xenona, nawet jeśli pójdziemy na całość. Na scenę weszły trzy smoki. Do tej pory doskonale otoczyliby Xenon. Nie było ani jednego górnego smoka, ale było wystarczająco dużo mocy, by zabić Xenona, który spotkał królową krwi i na próżno stracił oba skrzydła. Xenon miał zostać zjedzony, zanim jeszcze członkowie wie, że mogli cokolwiek zrobić. Będzie to miejsce narodzin nowego typowego smoka. Nie ma mowy, żeby inne smoki stały z boku. Do tej pory wiele oczu będzie zwracało uwagę na tę scenę. Wiedzą, że mamy technologię do ich wykrywania i ukrywają ich znaki. Dodano dodatkowe uwagi. Wkład członków wieży w zrozumienie Bibana był ogromny. To była strata czasu, ale był to proces konieczny, biorąc pod uwagę mądrość Bibana. To nie są tylko trzy? Czy to jest możliwe? Czy tyle smoków może się ruszyć jednocześnie? Zbierają się w grupy, kiedy powinni być wobec siebie najbardziej czujni. Problemem jest prób miejsca i bodziec. Wyjaśnienie było dłuższe niż oczekiwali członkowie wieży. Rejden to obszar, na którym w przyszłości osiadł Beriache. Miasta wampirów wciąż są pod ziemią. Ma dużą wartość geograficzną i istnieje duże prawdopodobieństwo, że faktycznie ma kontakt z wieloma pustkami. Pustki to slangowe określenie często używane przez członków wieży w odniesieniu do niemożliwego dość identyfikowania miejsca lub legowiska smoków. Poza tym królowa krwi zrobiła krótkie, ale intensywne wrażenie. Może to smok niższej rangi, ale pokonała go w zaledwie kilka minut. To rewelacyjne wydarzenie. Mario Rosa potrzebowała nieco ponad trzech minut, by chwycić i rozerwać oba skrzydła Xenona. Oznaczało to, że jej siła wyraźnie przekroczyła ślady i spekulacje, które pozostały w historii. Czuli, że klątwa, którą niosła, równoważyła świat. W tej chwili Reidem poświęca więcej uwagi, niż nam się wydaje. To uczta dla smoków. Jeśli tam pojedziemy, będziemy tylko przysmakami przygotowanymi we własnym zakresie. Wieża, która ciężko pracowała przez tysiąc lat, natychmiast się zawali. To cholerstwo. Dlaczego teraz to mówisz? Gdybym wiedział, wcześniej zabrałbym ze sobą Ksenon. Ksenon był smokiem niższej rangi. Co więcej, był bardzo osłabiony z powodu ciągłego używania smoczych słów i utraty skrzydeł. Członkowie wieży mogli złapać jego linę ratunkową i poruszać się, jak chcieli. Gdyby udało im się zabezpieczyć Ksenon, byłby przydatny na wiele sposobów. Jednak było gorzko, bo im się nie udało, więc będziemy tylko oglądać. Ken, który przyglądał się spokojnie z założonymi rękami, interweniował. Jego umiejętności mieściły się w trzech najwyższych wieżach. W szczególności był mistrzem penetracji, więc mógł zignorować absolutną obronę smoka i grube łuski, z łatwością rozprzestrzeniając szok wewnątrz smoka. Gdyby jego pięści i kąt ataku trafiły w serce smoka, to górny smok również by się na chwilę zachwiał. Nie był zadowolony, że musiał stać z boku i obserwować sytuację, nie używając siły, której był pewny. te uspokoił atmosferę. Wciąż jest szansa. Biba i Ken słuchali uważnie. Z drugiej strony miny innych członków wieży nie był zbyt wygodne. Wiedzieli, o jakiej okazji mówił Hayate. Wpadłem w płatkę. Braham był przez chwilę zesztywniały, zanim z opóźnieniem otworzył usta. Rozdrażnienie na jego pięknej twarzy zaostrzyło wrażenie, jakie wydawał, ale bardzo mu to odpowiadało. Początkowo była to dziwna rzecz. Nie mogę uwierzyć, że przemieniła smoka w półboga, aby zwabić to ciało zgodnie z oczekiwaniami. Marii Rosa nie wiem o niczym innym, ale muszę przyznać, że umiejętności, które odziedziczyła po matce. Hurararara. Krzyki odbijały się echem. Wyśledził go w magiczny sposób, a dźwięk dochodził z końca stratosfery. Oznaczało to, że siła głosu była bliska cudu. Zdał sobie sprawę, jak ignorancko silny były smoki. To sprawiło, że nikczemna i tajemnicza strategia Maria Rose, polegająca na wykorzystaniu smoków do stworzenia pułapki, była jeszcze większa. Myślałem, że masz wysoką świadomość. Okazuje się, że jesteś także dzieckiem Beria Xenon Ksenon mówił non-szalansko. Był zdesperowany. Stało się tak, ponieważ mana, którą niósł głos tego samego rodzaju, została przekształcona w technikę, która odcięła przestrzeń. Była nawet podwójna, a potem potrójna warstwa. Nie było czasu na ucieczkę. Teraz mógł tylko czekać na śmierć. Który z tych trzech by go zjadł? Dla Xenona była to jedyna ciekawostka, jaką mu pozostał. Nie wkłada imienia mojej matki w swoje skromne usta. Prowokujesz mnie, żeby umrzeć mniej boleśnie? Zapomnij o tym. Nie zrobię ci krzywdy. Ostatnią radością mojego życia będzie docenienie końca twojego życia, kiedy w końcu płaczesz po cierpieniu z powodu strachu przed nieuchronną zbliżającą się do ciebie śmiercią. Braham był bardziej sławny, niż sądził. Większość smoków go znała. Ten, który znalazł legowisko ognistego smoka trałki i ukradł z niego skarb. Wykrywanie legiowiska Trałki, ukrywanie się w legiowisku i kradzież skarbu wszystkie te działania były szaleństwem. Opierając się na sposobie, w jaki przeżyło brabowanie legiowiska Trałki, w pomyślał, że może być kolejnym najsilniejszym po Mario ale był w klasie, w której nie mógł zostać sklasyfikowany, niezależnie od poziomu jego umiejętności. To zbyt wiele marzeń dla tak skromnej istoty jak ty. Reakcja Brahama była naprawdę dziwna. Wydawał się bardzo cenić swoje życie. Trudno było zrozumieć jego postawę pogardzania istotą o wiele wyższą od niego, do tego stopnia, że trudno było je zdefiniować jako nieznajomość tematu. Przestańmy z nim rozmawiać. Ksenon postanowił, że narzeka Brahma wejdzie jednym uchem, a wejdzie drugim. Tak, narzekam. Bez względu na to, co powiedział Braham, brzmiało to tylko jak narzekanie na Ksenona. To było naturalne. Braham sam skoczył na to pole bitwy. Był przez coś opętany i został namierzony przez co najmniej trzy smoki. To było jak wygranie szansy na uderzenie piorunem setki razy z rzędu, pomimo czystego nieba. Cóż mógł zrobić pechowiec poza narzekaniem? Zielony, niebieski i szary. Ksenon zignorował mamroczącego Brahma i rozważył tożsamość nadchodzących prześladowców. Hierarchia była jak sam system zasilania. Dzieci najwyższych smoków, dwoje z nich właśnie dorosło, podczas gdy drugi wydawał się żyć około 3000 lat. Fakt, że najstarszy i najbardziej przebiegły był siwy, sprawiał, że nie był w stanie utrzymać nawet odrobiny nadziei. Szary był hybrydą powstałą w wyniku krzyżowania się smoków różnych typów. Podobnie jak ksenon, nie był porównywalny z innymi czystymi smokami. Moc ich oddechu została szczególnie zmniejszona z powodu braku wyspecjalizowanych atrybutów. Sami byli ostrożni, aby to wiedzieć. Szary smok, który przetrwał około 3000 lat, oznaczało to, że rozwinął wszystkie rodzaje mądrości i pokonał wiele walk, lub na szczęście zjadł swoich rodziców. Słusznie można było powiedzieć, że był to etap. Zanim stał się czołowym smokiem, istniało duże prawdopodobieństwo, że rozkwitnie nowy atrybut. W przyszłości mógłby być drugim kamiennym smokiem. On nigdy nie straci czujności. Jakby na dowód słuszności pomysłu Xenona. Błysk. Na końcu nieba świeciła wielka gwiazda. Spadł jak meteor. Stopniowo zbliżał się z rykiem, a jego tożsamością był szary promień światła. To był oddech szarego smoka. Celował w szybką walkę. Wiedział, że wiele uwagi poświęci temu miejscu. Wydawało się, że pozostali dwaj zauważyli to o krok za późno. Dwa oddechy pozostały w tyle. Ból będzie rósł tylko wtedy, gdy będę się tutaj opierał. Ksenon od początku znajdował się w rozpaczliwej sytuacji. Nie oparł się temu. Zamknął oczy i przyjął śmierć. Właśnie wtedy dał się słyszeć głos. Modlisz się? W głosie Brahama dochodzącym do jednego ucha nie było strachu. Raczej był pełen pewności. Ksenon otworzył oczy i rozszerzył się. Stało się tak, ponieważ był świadkiem zawalenia się części trójwarstwowej bariery. To było dalekie od zniszczenia. Było to bliższe poczucia uchwycenia i szczegółowego demontażu konstrukcji i bariery. To nie było niemożliwe. Gdyby Xenon nie zrezygnował z życia i gdyby miał wystarczająco dużo czasu, Xenon również zdemontowałby tę potrójną barierę. Było to możliwe w przypadku smoków, ponieważ był gatunkiem magicznym. Na uwagę zasługuje szybkość. Braham był wampirem, a nie smokiem, ale zneutralizował barierę dwa razy szybciej niż obliczenia Xenona. Wiedza, którą odziedziczyła Mary Rose, czy to tylko pozostałość? Trzy zło początku urodzili się tylko krok później niż bogowie początku i stare smoki, więc ich wiedza była głębsza i szersza niż morze. Pełne wykorzystanie tego było osobną sprawą, ale oznaczało to, że przewyższył dużą liczbę smoków pod względem potencjału intelektualnego. To działo się tuż przed nim. Wyraz twarzy Xenona zmienił się, gdy spojrzał na Brahama. Niewiara została stopniowo wymazana i zmieniła się w oczekiwania. Trzy oddechy zniszczyły na wpół zniszczoną barierę i zamieniły obszar w popiół. Braham i Xenon pojawili się w odległym miejscu. Nie było czasu na otwarcie portalu, ale było mnóstwo czasu na skorzystanie z teleportacji i krótkiego zasięgu. Niemniej jednak nie mogli całkowicie uniknąć następstw wybuchu. Po prostu ledwo uniknęli poważnej kontuzji. Daj mi to. Braham ponownie naprawił strzaskaną tarczę mamy i sięgnął do Xenona. Linia krwi nie dała się oszukać. Ręka była piękna, nawet gdy była zakrwawiona. Twoje serce. Brachem zauważył, że prędkość aktywacji magii Xenona była mniejsza niż jego. Był przekonany, że Xenon doznał głębokich obrażeń, poza tym, że stracił skrzydła. Wykorzystam go lepiej niż ty. Od samego początku Braham nie był sojusznikiem Xenona. Czy nie byłoby lepiej wciągnąć wroga, który doprowadził cię do tego stanu, jako towarzysza w twoim życiu pozagrobowym, niż umrzeć na próżno? Braham nie wziął pod uwagę nastroju i losu Xenona. Chodziło tylko o wydajność. Twoja arogancja przeszywa niebo. Czy uważasz, że można walczyć ze smokami, po prostu zdobywając jego serce? Trzy smoki prychnęły, gdy przybył na miejsce. Byli konkurentami, którzy byli ostrożni i wrogo nastawieni do siebie, ale w tej chwili mieli wspólny sentyment do Brahma. Braham przechylił głowę. Nigdy nie powiedziałem, że będę z tobą walczyć. Ksenon był najbardziej zdenerwowany. Człowiek, który właśnie przekonał go, że jest szansa na śmierć z jego wrogami, od razu zmienił słowa. Zmiana nastawienia była szybsza niż machnięcie dłonią. Braham dodał wyjaśnienie. Zamierzam złapać głowę Rossę. Czy to nie ona doprowadziła do takiej sytuacji? Słowa były poprawne, ale Xenon czuł się nieco sfrustrowany i zgorzkniały. Nieprzyjemne uczucie, które odczuwał od czasu, gdy zobaczył, jak członkowie wierzy uciekali po tym, jak najpierw wyciągnęli ręce, teraz stało się jeszcze bardziej pokręcone. Niezręczna atmosfera trwała tylko chwilę. Odkładając na bok zmartwienia Ksenona, smoki nie dawały im czasu. Zaatakowali Ksenon, aby osiągnąć swój cel. Braham został całkowicie zignorowany, traktowano go prawie jak robaka. Zgodnie z oczekiwaniami, to nie zadziałał, nie było miejsca na interwencję. Braham smoknął z żalem i otworzył portal, by opuścić scenę. W tym momencie nie ma istoty, która mogłaby stąd wyjść. To zdanie, nawet bez dowodów, ustanowiło mocne prawo. Portal Brahama został siłą zamknięty. Braham zamknął usta. Dreszcz przeszedł po jego kręgosłupie, gdy przypomniał sobie koszmer, o którym zapomniał. Ognisty smok trałka przypomniało mu to o przytłaczającej mocy tego drania, który czynił zdrowy rozsądek i wiedzę bezużyteczną. Musi czaić się gdzieś w pobliżu. To było wspomnienie, które zmusiło go do przypomnienia sobie istoty, której jego zmysły w ogóle nie mogły wyczuć. Umrę. Wszyscy tutaj, łączmy z nim, wkrótce znikną. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany rozdział 1588. Rozdział 1588. Od czasów starożytnych ludzkość uważała gwiazdy za wyjątkowe. Podziwiali świecące gwiazdy nawet w odległym wszechświecie. Dlatego często porównywano do nich najszlachetniejszych ludzi. Była to również podstawa przekonania Brahma, że jest najlepsze. To on ściągnął gwiazdy. W naturalny sposób trywializował ludzi, którzy porównywali się do gwiazd. Był to temperament, który ostatnio stał się bardziej widoczny. Teorie magiem, które zostały odbudowane w oparciu o oświecenia zdobyte podczas walki z Gamiginem, moc bezpośredniego potomka, która została przywrócona dzięki kaprysowi Maria Rose, który szybko wzmocnił jego manę sylwetkę, oraz ewolucję jego ekwipunku dzięki łasce Grida, Braham był wkraczając w swój najlepszy okres największej popularności w historii. Był przekonany, że może ochronić plecy Grida i wierzył, że może stawić czoła każdemu przeciwnikowi, o ile nie wykraczają poza standardy, takie jak smoki czy bóg wojny. Nieco wcześniej był jeszcze bardziej przekonany. Ten smok, którego spotkał, podążając śladami Marie Rose. Nie bał się zbytnio, biorąc pod uwagę, że oba skrzydła smoka zostały oderwane. Czuł się zupełnie inaczej niż wtedy, gdy spotkał trałkę w przeszłości. Ta magiczna moc w atmosferze, która dzieliła zmysł z Brahamem, krzyczała zgodnie. Może warto było mówić szansę. Braham mógłby wyglądać na pierwszego pogromcę smoków w historii, gdyby nie przerwanie trzech smoków, które zaatakował scenę w czasie rzeczywistym. To była arogancja. Nie ma istoty, która mogłaby stąd wyjść. Braham był trzymany zgodnie z regułą ustaloną przez smocze słowa i zdał sobie sprawę, że w jego obliczeniach był poważny błąd. Nie wszystkie smoki są takie same. Wszystkie istoty, które żyły z nogami na ziemi, nie znały fizjologii smoków. To było tak, jak ludzie rozumieli tylko bardzo małą część wszechświata. Braham nie interesował się zbytnio smokami. Był pochłonięty magią, a nie obsesją na punkcie niemożliwości. Było to również coś, co wywołała wiedzę Beria Heia. Braham wierzył, że jego matka przekazała mu całą swoją wiedzę, ale w rzeczywistości było to przekonanie, które należy złamać. Czy zapomniał o źródle klątwy, która rządziła jego rodziną? Beriachy nie przekazał Brahmowi części swojej wiedzy. Jednym z nich była wiedza o smokach. To sprawiło, że smoki były całkowicie nieznane Brahamowi i skłoniło go do postrzegania ich jako jedynie przerażających istot. Był to dowód, że Beriachy kochał Brahma. Obawiała się, że niewykwalifikowane dziecko zostanie zabite na próżno z powodu jego zainteresowania smokami. Z drugiej strony oznaczało to, że Beriach nie przewidział, że zrobi coś szalonego, jak włamania się do legowiska trałki, nie znając tematu. Twarz Brahma była blada, gdy zauważył prawdę ognisty smok Trauka, zły smok bunhelier, obłąkany smok wartan, smakoszowi poszukiwacze smoków, Drahem myślał, że wszystkie dorosłe smoki będą takie jak one. Nie spodziewał się, że niższość lub wyższość sił zbrojnych będzie różna w zależności od charakteru jednostki. Było jednak inaczej. Cztery smoki ze słabo rozpoznanymi kolorowymi łuskami należały do niższej klasy niż Trauka. Pojawienie się kolejnego smoka, który właśnie rozwinął swoją siłę woli poprzez smocze słowa z nieznanego miejsca, potwierdziło ten fakt. To było w innym wymiarze. Umrę. Wszyscy tutaj, łącznie z nim, wkrótce znikną. To było przeczucie, a nie zgadywanie. Obliczenia Brahama, które uwzględniały dziesiątki tysięcy lub setki tysięcy gałęzi many w atmosferze, były absurdalnie szybkie i dokładne. Zajęło mu łamek sekundy, by upewnić się co do własnej śmierci. To szachmat. Braham był magiem, zanim został księciem mądrości. Dobrze było przygotować niezliczone środki zaradcze dla każdej akcji i uniknąć najgorszego, jednak teraz nie mógł tego zrobić. Wciąż mam przed sobą długą drogę. Braham, który zdał sobie sprawę ze swoich niedociągnięć dopiero, gdy był bliski śmierci, zwrócił uwagę na Xenon. Minęła niecała minuta, odkąd został zaatakowany, ale łuski były już oderwane. Kolor, zamaskowany magią niemal instynktownie, ujawnił się na go i zobaczył, że łuski Xenona były szare jak zachmurzone niebo. Powiem to jeszcze raz. Obecność, która przypominała Brahamowi trałko to pojawienie się najwyższego smoka, którego ci, którzy nie znali hierarchii smoków, mogli łatwo pomylić ze starym smokiem. Absurdalny głos Brahama przeszył słuch smoków, którego rozpoznał i sprawił, że zesztywniały. Daj mi swoje serce. Nie ma innej nadziei niż ta. Braham wyraźnie mówił do Xenona, ale ten, który zareagował, był smok, który wbił zęby w szyję Xenona. Ty milcz. Baskiński, szary Smok, który przeżył 3000 lat, miał spał od 500 lat. To była jedna okazja w przyszłości. Potrzebował tylko jeszcze jednej okazji do jedzenia i mógł wspiąć się na wyższe szczeble hierarchii. Jego magiczne zmysły rozciągały się wokół jego legowiska w centrum kontynentu i bacznie obserwował trendy swojego gatunku. Znosił długą nudę z transcendentną cierpliwością. Potem przegapił dwie duże okazje. Pierwszym był kamienny Smok. Śledził kamiennego Smoka, który został zraniony i osłabiony przez szalonego Smoka, ale został oszukany przez członków wieży i odwrócony od archipelagu Bechen. Techniki kamuflażu członków wieży były rzeczywiście bezdyskusyjne. W ten sposób do tej pory nie wykryto położenia wieży. Drugą okazją był smok ognia. Na początku był niepewny, ale Ifrit był wyraźnie słaby. Bardziej prawdopodobne było spotkanie ze starym smokiem, gdyby ją namierzył, ale nadal ją gonił. Warto było zaryzykować. Potem z opóźnieniem zauważył cel podróży Fryta i zawrócił. Najlepsze było to, że bez śladu poczuł, jak jest unicestwiana, i pocieszał się, że tręka nie stała się silniejsza. Teraz nadeszła trzecia szansa. Sytuacja była lepsza niż poprzednie okazje. Niższe smoki znajdowały się zbyt nisko w hierarchii, by przyciągnąć uwagę starego smoka. Z powodu niedawnego wyginięcia i fryta, najlepsze smoki stały się ostrożne. Co zaskakujące, pomyślał, że to okazja do łatwego jedzenia. Wrzawa była głośniejsza niż to konieczne ze względu na Marię Rosa i dwóch konkurentów, którzy podążyli za nimi, ale byli przeciwnikami, z którymi mógł sobie łatwo poradzić. Przepływ był dobry. Widział, że i w końcu dzisiaj zrealizuje swoje aspiracje. To było do chwili, gdy poczuł znaki zamaskowanego smoka. To szczęście, że jest się świadomym jego istnienia. To budującemu co obronić się przed niespodziewanym atakiem zamaskowanego smoka. To dlatego, że jego oczy nie widziały zamaskowanego smoka. Oryginalnego smoka w płaszczu nie było łatwo rozpoznać. To dlatego, że podobała im się technika tworzenia cieni za pomocą magicznej mocy i blokowania wizji, więc działanie magicznej mocy było bardzo dziwne. Czy było to dziecko refrakcyjnego smoka, czy samego smoka w płaszczy? Nikt nie wiedział. To dlatego, że nikt nie był w stanie udowodnić, że refrakcyjny smok istnieje. Przede wszystkim muszę utrzymać ksenom przy życiu. Beskijski był smokiem średniej klasy, bliskim najwyższej rangi. Gdyby współpracował z trzema smokami niższej rangi, nawet najwyższy smok byłby zakłopotany, by poradzić sobie z nimi sam. To dlatego, że czas się ciągnął, kiedy dyskutowali o zwycięstwie lub porażce. Musieli wytrzymać ogromny wrzask, dzięki czemu istniała możliwość, że zamaskowany smok sam stanie się zdobytu. Było prawdopodobne, że zamaskowany smok stanie się pierwszym celem po zjedzeniu ksenonu i ewolucji. Musiał zaplanować podjęcie skutecznych działań, aby szybko zaaranżować sytuację lub wycofać się, jeśli nie było to możliwe. To dlatego powinien chronić ksenona, nie zabijając go. Lepiej połączyć siły, powiedział Basków. Nie dodał żadnego wyjaśnienia. Głowa smoka zawierała wszechświat. Przejrzeli wszystko w sposób naturalny. W zależności od charakteru każdej osoby, często zdarzyły się smoki, które nie wykorzystywały swojej wiedzy, ale tylko szalony smok mógł powoli rozumieć sytuację. Ksenon przywrócił swoją siłę. Dwa inne niższe smoki zgodziły się na sugestie basków. Ich postawa chronienia Ksenona była dowodem. Ksenon przełknął swoje przekleństwa. Ile razy będę miał koszmaru upokorzeniu, którego dzisiaj doznałem? Członkowie wieży, którzy zachowywali się tak, jakby zamierzali pomóc, a potem odeszli. Jego krewni, którzy rzucili się, by go zjeść, tylko po to, by wyciągnąć rękę. Nie lubił żadnego z nich. Czuł się żałośnie i zawstydzony, że został wciągnięty w tę sytuację wbrew swojej woli. Była jedna rzecz, która była bardziej irytująca niż to: Czy nie lepiej go zabić niż dźwigać jako ciężar? Trudno to komentować, bo nie znam fizjologii smoka. TSK, wampiry, Majorosa, która oderwała mu skrzydła i zniknęła bez pośpiechu oraz Braham, który wciąż prosił o serce. Byli naprawdę z tej samej linii krwi. Uważał, że to najbardziej nienawistne stworzenia na świecie. Braham, ty bądź cicho, powodem, dla którego smoki żerowały na własnym gatunku, było po prostu przetrwanie. Musieli być silni, żeby przeżyć. Najskuteczniejszym sposobem było zjedzenie ich krewnych. Była to kultura barbarzyńska nauczana i ustanowiona przez stare smoki. Drapieżnictwo nie mogło mieć pierwszeństwa przed przetrwaniem, chyba że był to ognisty smok trałka lub szalony smok. Beskijczyk chciał żyć. Chciał jakoś przekonać ksenona do współpracy. Chciał, żeby Braham, który nieustannie próbował rozniecić płomienie, się zamknął. Braham przechylił głowę. Srebrne włosy, które zwisały mu poduszami, pięknie falowały. Czy znasz moje imię? Czy nie był to dowód na to, że ten smok nie obserwował świat? Braham był zaintrygowany, gdy dowiedział się o tym nowym fakcie. Czy smoki interesują się powierzchnią? Dlaczego więc nie interweniować? Mówienie, że jesteś ostrożny tylko dlatego, że boisz się, że zjedzą cię twoi krewni, to za dużo. Czyż świat nie jest tak szeroki? Jeszcze 30 lat temu wieści z północnych ziem docierały na południe od trzech do czterech miesięcy. To może być standard dla zwykłych ludzi, ale nie może być niemożliwe, abyś cały czas monitorował cały kontynent, prawda? Smoki nie mogą być jak zwykłe stworzenia żyjące na całym kontynencie. Czy są jakieś ograniczenia? Jakie są ograniczenia? To była szansa na rozszyfrowanie smoków. Braham był bardzo aktywny, ponieważ była to trudna okazja, aby dostać się ponownie. Mówił szybko, co było dla niego rzadkością. Czy trzeba było użyć smoczych słów, żeby go uciszyć? Baskwa poważnie się nad tym zastanawiał, zanim potrząsnął głową. To była bardzo niekorzystna sytuacja. Potrzebował jeszcze jednego pomocnika. Nie mógł dłużej ignorować Brahama i odpowiedział z grubsza. Nie interesują nas żadnej istoty poza nami. Jesteś po prostu sławny. Ja jestem sławny wśród smoków? Cóż, domyślam się dlaczego. Oczy Brahama drgnęły, gdy odwrócił głowę. Smoki był dumny ze swoich magicznych umiejętności, które były tak dobre, że zainteresował się nim jakiś magiczny gatunek. Odkładając na bok sytuację, w której jego życie było zagrożone, chciał się uśmiechnąć. Basków i Smoki, który teraz był po tej samej stronie, nie były nim zainteresowane. Byli zajęci skupianiem się na ciemnym cieniu po jednej stronie ich pola widzenia. Cramble, lepiej, byśmy wszyscy się tu wycofali. Zróbmy krawat. Zamaskowany Smok, Cramble, odpowiedział na sugestie Basków. Jesteś zbyt pewny siebie. Cztery Smoki i oczy Brahama przesunęły się jednocześnie i w prawo. Stało się tak, ponieważ zmieniła się pozycja cienia, który miał być zamaskowanym smokiem. Braham poczuł coś dziwnego. Nic nie czuje. Mana atmosfery, która dzieliła swoje zmysły z Brahamem, była cicha. Nie mógł wykryć tekstury magicznej mocy, która tworzyła ten cień. To było niesamowite. Braham przypomniał sobie smocze słowa zamaskowanego smoka. Nikt nie mógł stąd wyjść. Oznaczało to, że był pewny, że zaopiekuje się wszystkimi tutaj w pojedynkę. Problem był poważny, jeśli był tak pewny siebie, nawet jeśli jego wrogowie mogli współpracować. Zgodnie z oczekiwaniami, to unicestwienie. Braham nie rozróżniał między najlepszymi a starymi smokami. Dla niego zarówno trałka, jak i zamaskowany smok czuli, że nie można im się oprzeć. Pomyślał o tym, jak wkrótce umrze od niezidentyfikowanego ataku, który przyleciał z nieoczekiwanego miejsca. W tym samym czasie myśli Brahama stały się rzeczywistością. Cień nadal był nieruchomy w miejscu, w którym obserwowała go grupa, ale z boku przeleciał zaciekły atak. Był to ogon pokryty srebrnymi łuskami. Gruba talia basków była wgnieciona. Nie wiadomo, ile że berma smok, ale wszystkie wydawały się złamane. Baskwan zareagował szybko. Wykręcił swoją długą, zgiętą szyję w kierunku odwrotnym do uderzenia. Dźmiało powietrze rogiem na czole. W tym samym czasie strzelono oddech. Pozycja smoka w płaszczu została określona na podstawie kierunku, w którym leciał ogon. Potem pojawił się szary oddech i przeciął niebo, jakby istniał od początku. To była niekwestionowana moc. To było jak ogromny filar. Okolica szybko pociemniała. Było to pokuszenie zasłonięcia słońca przez filar. Wyraz twarzy Baska był sztywny. Kontratek nie powiódł się. Zamaskowany smok nie był w tej pozycji. Problem polegał na tym, że uszkodzenia były zbyt duże, mimo że były jednostronne. W jednej chwili znalazł się w niekorzystnej sytuacji. Czy to jedyny sposób, by zmusić go do cofnięcia się pod pretekstem wzajemnego zniszczenia? Jeśli oddechy byłyby nadużywane, ktoś nowy w końcu wtargnąłby na scenę. Musiał postawić na zmienną, która w tym czasie nastąpi. Postawa zamaskowanego smoka była taka, że nikogo nie obchodził, ale to wkrótce się zmieni, jeśli pojawi się zły wróg. Opór jest bezcelowy, głos zamaskowanego smoka rozbrzmiewał wszędzie, tylko po to, by ucichł w środku. Nazwa smoka tunelowego pasuje do Ciebie. Czerwone oczy Brahma wpatrywały się w zamaskowanego smoka. Pochodził z wyrwy w ziemi powstałej w wyniku trzęsienia ziemi. Nie jest źle być nazywanym szczurem. Cicho czekająca mana atmosfery zareagowała w chwili, gdy pojawił się ogon zamaskowanego smoka. Brahem zauważył to stamtąd. To prawda, że zamaskowany smok rzucał cień na manę, ale niekoniecznie był to ukrycie. Zamaskowany smok wykorzystał swoje mirafinowane zdolności działania many, aby poruszać się pod ziemią. Wykopał tunelem ziemi bez najmniejszych wibracji, aby nikt na ziemi go nie zauważył, a potem niepokoił wroga. To było wbrew normie. Braham nie mógł używać many w taki sposób. To jest wspaniałe. Problem w tym, że formularz nie działa. Zamknij się. Smok tunelowy, nie smok w płaszczu, crambel, wyłonił się z ziemi. Był 1,5 razy większy w porównaniu do Basków lub Ksenon. Wszelkie małe ruchy mogą powodować wszelkiego rodzaju efekty falowania. Wydawało się, że gdyby po prostu wziął głęboki oddech i wypuścił powietrze, stałby się oddechem. W tym momencie Baski również to zauważył. Nie możemy wygrać bez względu na to, co zrobimy. Siła cranbela przekroczyła wyobraźnię Basków. To była moc, z której Baskwy zdał sobie sprawę dopiero po pojawieniu się cranbela. Baskiczycy i smoki zmuszeni byli szeroko otworzyć oczy. Przeczuwali własną śmierć. Skoro tak jest, zrobię to szybko. Obrócę was wszystkich w proch jak to miasto. Miał na myśli pozostałości budynków dotykające jego stóp. Niewiele to znaczyło. Trumbel wspomniał tylko o zawalonym mieście, aby zagrozić swoim wrogom. Jednak czas był zły. Czy to ty? Grid właśnie przybył na miejsce zdarzenia i teraz jego płonące oczy wpatrywały się w Trumbela. Dlaczego skrzywdziłeś niewinnych ludzi? Podmuch wiatru nie pasował do gorącej pustyni. Podczas gdy Braham patrzył z niepokojem na Grida, który sam wskoczył do środka, smoki był w szoku. Stało się tak, ponieważ pozostałości smoka ognia trzymane przez Grid rezonowały z magiczną mocą smoków i pokazywał im pewną scenę. Scena, w której grid dosiada fryta, została rzucona na jego boskość, która rozprzestrzeniła się jak zorza polarna. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1589. Rozdział 1589. Zazdrość i tęsknotę stworzyły pragnienie bycia takim jak on. Powodem, dla którego trudno było policzyć liczbę kowali Reinhardta, były nie tylko wysokie świadczenia. Było to również spowodowane obecnością grida. Niezliczone osoby marzyły o zostaniu drugim gridem. Jeśli kowale zmieniają przepis, zwykle dzieje się tak dlatego, że jest źle. Kowal 1. Stopnia, Pan Mir. Wyjaśnił, wychodząc z założenia, że Grit niewiele wie o systemie produkcyjnym. Znał historię o tym, jak Grit nie znał systemu automatycznej produkcji przedmiotów. Następca Pakmy, o dziwo, nie był wszechstronnym kowalem. Pan Mir od razu zauważył, że został poddany kontroli przez system. Materiały wymagane do receptury nie zostały dostarczone na czas, wystąpił błąd w technice wymaganej przez receptury lub są dotknięte nagłymi zmianami w środowisku. Większość z tych rzeczy dzieje się w sposób niezamierzony. W Satisfy stosunkowo często dochodziło do szybkich zmian w środowisku. Wyobraź sobie, że ktoś w pobliżu używał magii lodu lub ognia. To może być dość skrajny przykład, ale był zaskakująco częsty, ponieważ Satisfy miało tak dużą populację i tak wiele incydentów. Wady. Odmiany w recepturze mają 99,99% ,99 szansy na wytworzenie defektów. To był oczywisty zdrowy rozsądek. Jednak Grit nie uważał tego za trywialną sprawę. Zwrócił uwagę na 99,99% ,99 prawdopodobieństwa zamiast 100%. Istnieje 0,01% szansy, że narodzi się cud. Grid od dawna był wspierany przez gildię i zawsze produkował przedmioty w kompletnych warunkach. Jedyną zmienną, jakiej doświadczył podczas produkcji, były wahania ocen. Oczywiście podczas tworzenia nowego przepisu miał do czynienia ze wszystkimi rodzajami zmiennych, ale obecnie mówiono o tworzeniu przedmiotów zgodnie z przepisem. To jeden z cudów. Podziw pojawił się na twarzy Grida, gdy patrzył na dziwnie zakrzywiony miecz. Legendarny miecz narodził się z wzoru Whirlwind. Maksymalna ocena była wyjątkowa, ale narodził się legendarny Whirlwind. To było w rękach zwykłego kowala, a nie Grida. Zgadza się. Zdarzyło się to już w przeszłości bardzo niewielka liczba kowali, w tym ja, przynajmniej raz doświadczyła wyników przekraczających granice przepisu. To dlatego Panomir nakazał kilku kowali pracować zmieniając recepturę. Reinhardt miał zbyt wielu kowali. Istniały ograniczenia w podaży i popycie na materiały używane do zaopatrzenia, podczas gdy siła robocza pozostała. Ostatnio górnicy odkryli nowe kopalnie w całym imperium, ale nadwyżka siły roboczej nadal istniała. Panomir wymyślił sprytny sposób ich wykorzystania. Polecono im wyprodukować przedmioty z pozostałych materiałów, czyli materiałów niezgodnych z recepturami. W efekcie wylano dziesiątki tysięcy wadliwych produktów, a bardzo niewiele z nich to cuda. Po prostu nigdy nie marzyłem, że powstanie legendarna oceniana broń. Pierwotnie legendarne bronie i zbroje mogły być wykonane tylko przez GRID. Jednak od czasu, gdy pojawiły się legendarne receptury, kowale klasy rzemieślniczej zaczęli wytwarzać zwykłe legendarne przedmioty. Jednak ten legendarny trąba powietrzna został wykonany przez zwykłego kowala, a nie rzemieślnika. Myślę, że to wpływ, że stajesz się mitem. Ogólny poziom świata wzrósł. Teraz najlepszy kowal był mitem, a nie legendą. Prawdą było, że poziom innych kowali ewoluował zgodnie z tym. To był bieg czasu, równowaga, na punkcie której grupa Esa miała obsesję. To jest świetne. Grit uśmiechnął się radośnie. Był dumny chowali, którzy stale się rozwijali. Czuł również szacunek dla Panomira, który przyniósł nieoczekiwane rezultaty, wykorzystując pozostałe materiały i siłę robotu. Pan Mir był innym typem nauczyciela niż Khan. Khan dał wiele oświecenia w oparciu o to, jak używać systemu, którego nie mógł nauczyć. Jakby to było, gdyby Khan i panomir pracowali razem? Dziś strasznie tęsknił za Hanem. Pilna wiadomość dotarła do Grit, gdy opuszczali kuźnię. Smok atakuje Rejdana. Noli wampiry, które z nim walczyły, uciekli z pomocą czarnego misia. Brak informacji o innych ocalałych, spodziewając się katastrofalnych szkód. Dlaczego skrzywdziłaś niewinnych ludzi? Sieć działała bez zatrzymywania się. Wielokrotnie łączył wizję barbatosa z szumpo, aby w każdej chwili rzucać się do przodu. Kilka razy po drodze znosił ból duszności i uduszenia. W szczególności przepływ many stał się gęstszy, gdy zbliżył się do Rejdana i mocno ciążyła na jego ciele. Mimo to znosił to z transcendentną cierpliwością. Bramy osnowy nie były dostępne. Trasa z Reinhardt do Rejden została usunięta. Zrozumiał, kiedy przybył. Wszystko w Rejdanie obróciło się w popiół. Zamek, bramy osnowowe, liczne dwory, kompleksy przemysłowe, obiekty alchemiczne. Ten facet. Smok z srebrnymi łuskami stwierdził, że to jego wina. Jest arogancki. To dowód na to, że jest silny. Pozostałe cztery smoki w jakiś sztuczny sposób ukryły swoje łuski. Z drugiej strony Trambel tego nie zrobił. Przypominał i Friteus uzbrojonego w czerwone łuski. Nie ukrywał się. Wyglądało na to, że ujawnienie jego atrybutów i temperamentu nie będzie słabością. Grit intuicyjnie to wyczuł. To nie był przeciwnik, którego można kontrolować za pomocą smoczego rycerza. Zapowiadała się ciężka walka. Nudności narastały w każdej chwili, gdy przemierzał przestrzeń z prędkością przekraczającą granice jego ciała. Doświadczał skrajności, z którymi trudno było sobie poradzić nawet z transcendentną cierpliwością. Nie było szans na zwycięstwo. Szczerze, bał się. Jednakże, w porządku, jak mam rozumieć facetów takich jak ty, nawet jeśli słyszę powód, grid się nie wycofał. Ziemia, która była początkiem imperium. Raiden był początkiem grit. Był używany jako baza dla Gildii Overgaret od momentu jej utworzenia do momentu zbudowania królestwa Overgaret. Powstało tu wiele powiązań, wspomnień i fundamentów. Teraz został usunięty z mapy. Czy mógł przymknąć oko na tego, który wysłał dziesiątki tysięcy żyjących tu ludzi do piekła tylko dlatego, że się bał? To nie było możliwe. To nie była kwestia dumy czy zachowania twarzy. Raczej była to utrata jego fundamentu. To była walka, której nie można było uniknąć. Nie trzeba było się martwić przyszłymi kłopotami ze smokami. I tak by nie wygrał? Grit powoli poruszył rękami. Mieczeń ściągnięte srebrną nicią po kolei zostały złapane w jego dłonie. Pierwszym z nich był miecz oświecenia. Zimne oczy trambela nie zawierały żadnych emocji. Przeciążona siatka Boga. Ten, który przyćmiewa obecną epokę. Ciebie też znam. Drugim mieczem był miecz ognistego smoka. Oczy Cranbella wciąż były obojętne. Było to nawet podczas patrzenia na scenę Gritty i fryta wyświetlaną w wzorach polarnych. Nie zgadzam się z twierdzeniami fryta, że jesteś wspaniały, ale jestem gotów cię szanować. W lewej ręce grida, gdzie żyły pękały, miecz oświetlenia i tego smoka połączyły się w jedno. Dwa miecze, które stworzył dla siebie grit, zostały utkane w najbardziej idealnej formie. Światła polarne zachodzącego słońca, które symbolizowały boską naturę grit, zaczęły gwałtownie wirować. Połączony miecz został użyty jako medium do wzmocnienia energii, niemniej jednak cofać się. Wtedy cię nie skrzywdza. nie był stymulowany. Trambel spokojnie zmierzył się z polarnym światłem, które stało się ogromne, ponieważ światło słoneczne ogrzewało pustynię i wibrowało atmosferę. Trzeci i czwarty miecz był trzymany w prawej ręce Grida i połączony razem. Był to miecz bez formy Oguiela. Wyraz twarzy trambela po raz pierwszy stwardniał, to dlatego, że czuł się urażony, a nie zagrożony. Broń wykonana przez sekcję szczątków jego rodu była trzymana w rękach Boga. Cały gatunek smoków poczuł się urażony. Czy nie jest rozsądne przeprosić najpierw przed złożeniem wniosku? Czy to ten, który odważył się dotrzeć do słońca? Siatka była otoczona boskością zachodu słońca i wyglądała, jakby się w niej palił? Oszałamiający pęd uwolniony przez boskość był tak gwałtowny. Na pierwszy rzut oka wydawał się być jednym z płomieniami, ale co rambel to przejrzał, to była nicość. Może to być maczuga, która zmiażdży łoski smoka lub miecz, który ją przetnie. Albo może to być bariera dla oddechu. Brak jakichkolwiek atrybutów oznaczał nieograniczony potencjał. Oczywiście ten potencjał nie zostanie w pełni rozwinięty. Rebecca użyła heroł jako motywu podczas tworzenia Zaratula. Atrybutem Zaratula była również nicość. Biorąc pod uwagę osobowość Zaratula, byłby bardziej czujny i nienawistny w stosunku do nadmiernego Boga niż ktokolwiek inny. Scramble był przekonany, że nadmierny pług będzie krótkotrwały. Na tym świecie było zbyt wiele silnych istot, które nie chciały patrzeć na jego rozwój. Smoki były jedyną grupą naprawdę obojętną na świat. To śmieszne prosić cię o zrobienie czegoś. Przepraszam. Niezależnie od sytuacji, przepraszam, że cię zdenerwowałem. Chcę prosić o przebaczenie. Srambel ponownie przeprosił zdenerwowanego brida, zanim o coś zapytał. Przeprosiłem, więc ustąpisz. Wcale nie wyglądasz na ulgę. To dlatego ludzkie słowa są śmieszne. Rozum nie jest usprawiedliwieniem dla oczyszczenia. To tylko udogodnienie dla słabych, gdy narzekają. Gdybyś na pierwszym miejscu zachował swój rozsądek, nie popełniłbyś grzechu. Jeśli masz zamiar wypowiedzieć te słowa, podaj przynajmniej przykład świata bez grzeszników. Jesteś tylko szaleńcem żyjącym w fantazji. Wyraz twarzy Czarnobela nagle się zmienił, jego czoło zwęziło się, a końce dwojga ogromnych oczu uniosło się w przerażający sposób. Wewnętrzne światło przypominające przekrój wszechświata stopniowo stawało się czerwone. Powoli zaczynał się gniewać. To było tak, jakby szacunek się skończył. Boże przeładowany, jesteś głupią osobą, która nie zna ciężaru śmierci Boga, ponieważ nie znasz porażki. Nie podoba mi się twoje zachowanie polegające na ignorowaniu mojej łaski z powodu zbytniej pewności siebie. Umierać bądź sfrustrowany i potraktuj to jako lekcję. Nie znam porażki. Te słowa to udowodniły. Przynajmniej Cramble nie znał grida w jego ludzkich czasach. Nie zwracał też większej uwagi po tym, jak Grid został Bogiem. Nie miał pojęcia o wielu porażkach, jakie poniósł grid. Odkąd został bogiem, wskaźnik zwycięstw grida w bitwach był zaskakująco niski. Jednak pomoc jego związków oznaczała, że za każdym razem jego życie było oszczędzone i nigdy nie umarł. Postawa grida była taka sama przed Trenbelem, który nauczał, nie znając szczegółów. Ty też będziesz cierpieć, więc bądź przygotowany. Od początku stracił panowanie nad sobą. Nie było mowy, żeby był spokojny po obejrzeniu sytuacji Rejdana. Grid dawał spokój. Jego głowa aż gotowała się ze złości. To nie było racjonalne. To dlatego był przygotowany na śmierć bez unikania walki. Zamierzał zadiać tylko jeden cios. Chciał sprawić, by istota, która odważyła się skrzywdzić jego miasto i jego lud, przez chwilę poczuła żal. Zapieczętuj moc nadmiernego Boga. Grid przyjmował postawę, kiedy przepełniało go poczucie słabości. Nie udało mu się całkowicie oprzeć i stanął przed okienkiem powiadomienia, że wszystkie jego statystyki spadły o połowę. Przeciążona siatka Boga nie może odbiegać od mojej przestrzeni. Ciało Grida poruszało się w niekontrolowany sposób. Poleciał w pobliże Trumble, jakby przyciągała go siła magnetyczna. Boskie ręce trzymały się siatki i ciągnęły, ale to było bezużyteczne. Raczej ciągnięto ich razem z nim. To był przymus smoczych słów. Stworzenie, którego gracze nigdy nie mogliby skrzywdzić. Ostateczny transcendentny smog zignorował status ludzkiego Boga. Działał zgodnie ze swoim gustem. Kaszel. Krew wylewała się z nosa i z grida. Przelał tak dużo krwi, że zastanawiał się, czy tak by się stało, gdyby zgarnął krew ze swojego ciała miską. Doznałeś katastrofalnych szkód. Po jednym cios jego statystyki zmniejszyły się o połowę, ale bez względu na to, jak bardzo spadły jego statystyki, utrata ponad połowy zdrowia jednym ciosem była zbyt duża. Skupienie grida na chwilę stało się niewyraźne. To trwało tylko chwilę. Był przyzwyczajony do wytrwania w bólu. Jego wzrok utkwił w czole Crenbela i szybko odzyskał koncentrację. To był punkt, w którym unosił się ruch. Ostatni ruch. Zgodnie z oczekiwaniami poleciał oddech. Cramble, który przebił pierś grida ogonem i uniósł go wysoko w powietrze, chciał zakończyć tę bitwę. Nie, starał się porządnie zakończyć rzeź. To była szansa dla grida. Natychmiast zareagował, używając swoich sztucznych zmysłów. Rewolver dragon drop in na tle kill. Grid wykorzystał możliwe połączenie tańca mieczy z Overgared Gottes z Ford Dance. Kontratakował oddech, tworząc nowy taniec miecza fuzji w czasie rzeczywistym. Zawierał obraz zabicia Smoka. W tym momencie. Zsumował wszystkie siły, które zgromadził przez lata ciężkiej pracy, nie poddając się. Wszystkie eksplozje i odgłosy zderzeniu ucichły od razu. Został popchnięty przez wir, który stworzyły dwa miecze. Srebrny oddech obracał się. Przeniknął do dwóch mieczy Grida. Nadmuchał moc tańca, miecza i uderzył Cerambela w czoło. Bezwzględna obrona została natychmiast usunięta. Nie mógł wytrzymać impetu petrochero Dragon Slayer. Tytuł i został zniszczony. Nie powiedziałem tego? Poczujesz ból. Na twarzy Grida pojawił się lekki uśmiech, gdy spojrzał w oczy trambela, które urosły nieco. Rozmyślanie nad własnym życiem umożliwiło realizację wszelkiego rodzaju niemożliwości. Pustynia podzieliła się na pół. Plecy Boga rozbijającego się wraz ze smokiem pod ziemią wypełniły wizję czterech smoków oszołomionych. Pragnęli tego. Chcieli być głównym bohaterem, który otworzył historię trezygo ten razy dragon. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1590. Rozdział 1590. Cel otrzymał 1 507 344 962 obrażeń. To niewiarygodne osiągnięcie. Niebiańscy bogowie szepczą po odczytaniu bólu na twarzy Trambela. Rozpędzanie boga walki z Ratula zwiększyło się. Nalega, aby porozumienie ze smokami zostało ponownie przedyskutowane. Jeden cios został zadany prawidłowo. Ostateczny gatunek transcendentny lub gatunek absolutny wyrządził znaczne szkody najpotężniejszemu stworzeniu na świecie, które panowało niepodzielnie. Serce Grit poczuło ulgę. Reakcja Zaratula była trochę nieprzyjemna, ale wydawało się, że dekada zatłoczenia z powodu frustracji dobiega końca. W tym samym czasie pojawił się nowy niepokój. Moc oddechu przekroczyła oczekiwania. Moc oddechu wynosiła 1,5 miliarda, nawet przy zmniejszonych o połowę statystykach. To było przesadne, biorąc pod uwagę efekt rewolwer Dragon Drop na tle który maksymalnie wzmocnił obrażenia podczas kontrataku. Obrona Smoka znacznie przewyższałaby obronę Grida. Pomyślał, że byłoby fajnie, gdyby mógł zadawać szkody w dziesiątkach milionów. Czy to nie znaczy, że to koniec, jeśli zostanę uderzony tym jednym ciosem? Upadek Grida, który trwał już od jakiegoś czasu, ustał, wydawało się, że płatki jego skóry się odwracają. To było bliskie przypadkowego szarpnięcia jego ciała. Było to spowodowane ignorancko silną presją. Ciało grida było wciągane głęboko w zawalone podziemia. podziemia. Legendarne i mitologiczne przedmioty na jego ciele były bezradne. Zjawisko fizyczne stworzone przez prawo smoczych słów oznaczało, że przeładowana siatka Boga nie mogła opuścić przestrzeni trambela. Natychmiast upadł po trambelu, który upadł wcześniej. Kełk. Przekrój pustyni wszelkiego rodzaju warstwy, wytwór historii z czasów, gdy nie była to pustynia, skomplikował wizję grida. Im głębiej opadał, tym więcej grid dowiadywał się o dotyku i kolorze różnych warstw. Niejasno domyślił się, jaki rodzaj ekosystemu miałby starożytny reiden. Czuł się, jakby studiował coś, co nie było w jego przeznaczeniu. To było do niedawna. Polem widzenia Grid zostało odwrócone. Jego ciało szybko oddaliło się od końca podziemnej przestrzeni, do której dotarł. Wkrótce jego wizja stała się niebieska. Widział niebo. Na Grid poglądał srebrny smok. Teleport. Grid zdał sobie sprawę, że jego sytuacja była gorsza, niż myślał. Uświadomił sobie, że może umrzeć z wycięczenia, tylko goniąc w bitwie za ogonem Trembela. Smocze słowa to szaleństwo. Zdał sobie sprawę, dlaczego smoki są tak niezwyciężone. Grid nie mógł powstrzymać gorzkiego śmiechu, kiedy zdał sobie sprawę z mocy smoczych słów. Twój status jest wyższy niż myślałem. Trembel otworzył usta. Krew płynąca z jego czoła nie była niczym szczególnym. Był czerwony jak ludzka krew. Niektóre z przezroczystych łusek były poplamione na czerwono, co spowodowało, że nałożył się na wygląd Jeffrey'a. Nie wiedziałem, że będziesz nieposłuszny z zwowom. Co to za bzdury? Siatka pozwoliła mu wejść jednym uchem i wyjść drugim. Odłożył na bok smutne wspomnienia, które przyszły mu do głowy, gdy zobaczył czerwone łuski cranbela i skupił swój umysł. Jego siła leżała w jego fizycznej zdolności do reagowania do pewnego stopnia na transcendentne zmysły. Sytuacja była znacznie gorsza teraz, gdy jego statystyki spadły o połowę, ale udało mu się kontrolować ciało wznoszące się w niebo, aby stworzyć stabilną postawę. Grid kopnął powietrzem w tej pozycji. Przyspieszył swoje ciało, które było ciągnięte do maksimum i wysunął kroki, aby wzmocnić moc tańca miecza. Miecz grida Jogon Trambela zderzyły się po kolei. O dziwo nie było hałasu. Skoncentrowana siła spowalniała wszystkie koncepcje. Po dziesiątkach kolizji nastąpiła tylko spóźniona eksplozja. Następnie rozprzestrzeniające się resztki jego boskości zabarwiły przezroczyste łuski Trambela kolorami zachodu Słońca to było tajemnicze i piękne, ale Grid nie miał czasu na sentymenty. Kombinacja przedmiotów, przeładowany gniew Boga itd. Wszystkie im wzmocnienia, z których korzystał, były ograniczone czasowo. Trafienie krytyczne, ultimatum Martial Art, Gotesco Mant dalej. Konieczne było zwiększenie liczby ataków, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia korzystnego efektu. Ataki Grida, którym wykorzystywały taniec boskiego miecza przeładowania, szermierkę niepokonanego króla, umiejętności zdobyte od króla Górgreniar, jego przedmioty i tytuły były szybkie, a jego obrona była solidna. Wytrwale celował w górną część ciała i krótkie kończyny Cranbella, gdy skierował swoje najbardziej niszczycielskie umiejętności w ramiona i długą szyję, które były trudne do ukrycia. Dzięki temu ogon Trenbela był zajęty. Poruszał się w oszałamiający sposób samotnie, by bronić wszystkich kierunków. Było to możliwe, ponieważ ogon był duży i długi. Czy on naprawdę nie słucha smoczych słów? W przeciwieństwie do zajętego ogona, oczy Trenbela były spokojne. Stało się tak, ponieważ świadomość kontrolowania jego ciała i świadomość obserwowania sieci były oddzielone. Obecnie jego świadomość została podzielona na setki kawałków. Świadomość kontemplacji całego pola bitwy i zarządzania magią nadzoru, która rozprzestrzeniła się na setki kilometrów, była łatwa do opanowania. Właśnie wtedy miecz, który z opóźnieniem ujawnił swoją formę, został osadzony w długiej szyi trendla. Był to miecz Tealt 300 trzysta tysięcy armii. Był to tajny atak, który mógł szukać zmysłu jakbanu, mir, cennego miecza wygnanych bogów. Zrumel był przekonany. Nie może się jej sprzeciwić. Pierwszy atak był szczęśliwym trafem. Crambel nie był poruszony faktem, że absolutna obrona stała się bezsilna. Jak większość smoków, wrogowie, o których myślał, byli jego własnymi krewnymi. Zostało to udowodnione, gdy Trambel zaatakował Basków, ale absolutna obrona nie była skuteczna przeciwko temu samemu smokowi. Oznaczało to, że absolutna obrona, uważana za świętą dla cywilów, nie znaczyła wiele dla smoków. W przypadku smoków nie było powodu do niepokoju, ponieważ absolutna obrona została złamana. To, co zaskoczyło Trambella, to głęboki ból, który poczuł w momencie kontrataku oddechu. To był ból, którego doświadczył po raz pierwszy od urodzenia. Pierwszy atak Grida, który poważnie zmiażdżył kilka usek, rozdarł mu skórę i wstrząsnął mózgiem, zaszczepił wielką iluzję dla Trambella. Była to iluzja, że Grid nie posłuchał smoczych słów, zapieczętuj moc nadmiernego Boga. Tak, pomylił się. Zabójcze zamiary trambela, które zostały zniweczone przez jego zainteresowanie Gridem, ponownie podniosły głowę. Zabójczy zamiar wyrósł z obrzydzenia, jakie czuł do arogancji Grida z powodu odrzucenia jego łezki Teraz, gdy potwierdził, że Grid był zbyt pewny siebie w porównaniu ze swoimi umiejętnościami, morderczy zamiary trambela pogłębił się, to było na namacalnym poziomie. Właśnie wtedy pojawił się piorun magicznej mocy i spadł bez rzewnych prekursorów. Smoki nie były związane z formułami ani zasadami podczas używania magii. Był to poziom, który nie wykraczał poza ciężką pracę wielkiego maga, który pomimo rzucanie czarów i ukończył magię. Sama jego siła woli była magią. Słuszne było postrzeganie go jako koncepcji podobnej do miecza serca świętego miecza. Poniosłaś 227 340 obrażeń. Wizja Grida została wypełniona przez piorun, który błysnął na biału. Czuł się zdezorientowany. To dlatego, że jego transcendentne zmysły w ogóle nie reagowały. Dopiero po tym, jak został przebity przez upadły Piorun, który przeszył jego sztuczne zmysły, wiedział, że to magia trambyla. Błąd. Dlaczego jego transcendentne zmysły tego nie wykryły? Podejrzany Grid na chwilę przestał się poruszać. To było mniej niż 0,1 sekund. Tymczasem smoki były istotami, które rozpoznawały sekundę, dzieląc ją na setki jednostek. Poniosłeś 315 tysięcy obrażeń. Potem ogon Rambela uderzył z bok grida i przebił jego klatkę piersiową. Nie poprzestał na tym, ale odwrócił się i związał mocno ciało Grida. Kaszel. Nie był w stanie oddychać ani się ruszać. Grid cierpiał na nienormalny stan fizyczny i jęczał z bólu. Oczywiście wiedział, że przegra. Po pierwsze, jego celem było zadanie jednego ciosu. Było po prostu źle. W końcu nie chciał przegrać, zwłaszcza gdy przeciwnikiem był ktoś, kto odebrał mu cenne rzeczy. Stało się tak, gdy Grid zaciskał zęby. Kara to była forma zniszczenia. Jaskrawo czerwona kula magii rozdarła ogon Dzięki temu plecy Brahama były widoczne w wizji zdyszanego Grida. Istnieje teoria, że źródłem magii jest zjawisko lub katastrofa, która ma miejsce zgodnie z mentalnym obrazem smoka. Jeśli to prawda, smocza magia jest zbliżona do naturalnych zjawisk, takich jak tajfuny, tsunami i trzęsienia ziemi. Nie da się czuć zamiaru zabijania, więc transcendentne zmysły będą przytępione, powiedział cicho Braham. Nie było zaburzeń emocjonalnych. Jakby był na coś przygotowany. Wyraz twarzy Grida zmarszczył się jak kartka papieru. Co to jest? Dlaczego nie uciekłeś? To było, kiedy po raz pierwszy przybył na miejsce zdarzenia. Grid wysłał Brahamowi sygnał do ucieczki, jednocześnie skupiając uwagę Crambela. Nie chciał, żeby Braham został wciągnięty w bójkę. Bezpośredni potomek mógł cieszyć się życiem wiecznym, ale to nie znaczyło, że był nieśmiertelny. Bezpośrednie potomstwo wampirów również zginęłoby, gdyby doznało obrażeń, których nie można było zregenerować. Grid wiedział o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Więc dlaczego Braham się trzymał? Braham nie zwracał sobie głowy wyjaśnianiem swojej sytuacji, w której był związany smoczymi słowami z gridem. Nie mogę uciec. Co chcesz, abym zrobił? Nie umrzeć, więc chciał chronić swoją dumę przed śmiercią. Chce przynajmniej raz walczyć ze smokiem. Oczywiście to było kłamstwo. Braham przypomniał sobie horror trałki przez trambel i chciał natychmiast uciekać. Wiedział, że smoki nie są celem walki i wiedział, że nie ma szans na wygraną. Ale co mógł zrobić? I tak nie mógł uciec. Szaleje, wariuje. Grid w końcu przeklął. Miał razy do Brahama za to, że nie znał jego serca i zachowywał się swobodnie. Jesteś gotów umrzeć z powodu tej chciwości? Co ze mną? A co z tymi, którzy zostali w tyle? Będą tęsknić za tobą do końca życia. Ba, czy to moja sprawa? Braham zadrwił, gdy jego serce stało się emocjonalne. Czuł się źle, gdy myślał, że są ludzie, którzy opłakują jego śmierć. Jednak nie wyraził tego i po prostu patrzył na cranbela I tak umrze. Chciał pozostawić nieodwracalną ranę na ciele Trambella wraz z gridem. Chciał wyrazić w historii, że życie Brahama, syna Beriacha i apostoła Boga napiętego, nie poszło na marne. To byłaby nieśmiertelna historia. Rzeczywiście, plotki są prawdziwe. Oczy Trambella był nieco większe, gdy patrzył na Brahama. Był pod wrażeniem, tak jak wtedy, gdy został trafiony przez Grites Revolver Dragon Drop in Necril. Brahameschwald. Dowiedziałem się o twojej hańbie, gdy rzuciłeś wyzwanie legowisku trałki. Właściwie myślałem, że to przesadzona plotka, ale teraz wiem na pewno. Twój talent to dla nas zagrożenie. Smoczy ogon był czwartą najpotężniejszą częścią ciała smoka. Niemożliwym było, aby jeden cios rozbił go na dwa, a jednak Braham to zrobił. Krew odziedziczona tona i magia tego człowieka miała dość niszczycielski potencjał. To był cud stworzony wyłącznie talentem. To nie mogło się równać z demoniczną energią Maria Rosa, która wyrwała Xenonowi skrzydła, ale wydawało się, że pewnego dnia się zbliży. Umrzyj z Bogiem, któremu służysz. Zabójcze zamiary Cronbella stały się namacalne. Setki zaklęć rozwinęły się nieoczekiwanie i wypełniły niebo i ziemię. To było przerażające. To był niewiarygodny widok. Ziarno piasku na pustyni były pod wpływem wszelkich form władzy i zostały rozproszone. Było albo podgrzewane na gorąco, albo zamarznięte na zimno. Niektóre zostały zmierzczone na proszek, a inne na ostrzone. Utworzyli też burze, ciągnąc się lub popychając. Jednak wszystkie te zjawiska na próżno zostały wygaszone. Jeśli źródłem magii naprawdę był mentalny obraz Smoka, to mentalny ma Smoka był bezsilny wobec Brahama. Braham był księciem mądrości, który rozumiał, odwracał i niszczył wszelką magię w czasie rzeczywistym. Łatwo go zneutralizować, o ile tylko mogło umieścić mentalny obraz Smoka w kategorii magii. Jaszczurka. Jednym z powodów, dla których Smoczy ogon był czwartą najpotężniejszą częścią ciała, była jego wytrzymałość. Regeneruje się natychmiast, nawet po przecięciu. Braham zwrócił uwagę na tę część. Umieścił w swoim polu widzenia wijący się ogon Cranbella i zadrwił. Jeśli to nie istotne, atakuj tak, jakbyśmy byli nieistotni Ryknął Campbell. Wystrzelił oddech, który tłumił, ponieważ uważał na dziwne sztuczki grida i interwencje innych smoków. Wydawało się, że błyśnie światło, które już przeniknęło do kryty i Brahama. Braham pomyślał, że nie ma wystarczająco dużo czasu, aby użyć teleportacji, więc użył mrgnięcia. Grid również nie miał szansy na kontratak i użył szumpo. Na tym polegała różnica między przewidywaniem momentu oddechu, a nie przewidywaniem go. Brahame, proszę, nie prowokuj go i uciekaj. Jedna ręka została odcięta przez pozostałe fale powietrza oddechu i odleciała. Z tego powodu nie można było używać podwójnego wydania i utracił pasywny wygląd góry płynącym strumienie. Grid wpatrywał się intensywnie w Brahama. Miał zamiar poprosić Brahama, by uciekł, podczas gdy przygotowywał taniec z sześcioma fuzjami, by odciągnąć jak grot Rambela. Oczywiście nie byłoby to łatwe. Nawet w tej chwili jego ciało było siłą ciągnięte do Trambell. To było wtedy, gdy wykręcał talię i poruszał stopami z całej siły. Wsiadaj, szary smok baskijski przeleciał. Chcę z Tobą lecieć. Smoczy rycerz, był to jedyny tytuł, który pozwalał mu używać niektórych smoków jako wierzchowców, ale nie można ich było do tego zmusić. To, czy Grit może jeździć na nich, czy nie? Było kwestią wyboru smoka, a nie grida. Tymczasem Grit nie miał czasu, aby przekonać smoki na boisku. Szczerze mówiąc, nie był przekonany, że ich przekona. Myślał, że łatwo go odrzuci, jeśli poprosi o pomoc w sytuacji, gdy będą musieli walczyć z czołowym smokiem. Teraz nadarzyła się okazja sama. Grit nie odmówił. Natychmiast dostał się na szyję Basków. Przypomniał sobie ten moment z frytem i zrobił to umiejętnie. Wsiadłeś na pokład pośredniego smoka basków. Efekt dragą znacznie zwiększył twój status. Jesteś wolny od smoczych słów, które cię stłumili. Wszystkie statystyki zostają przywrócone do normalnych wartości. Wszystkie twoje statystyki są potrojone dzięki efektowi smoczego rycerza. Umiejętność oddech basków jest aktywowana. Hurararara. Po raz pierwszy na twarzy Cranbella pojawił się spieszony wyraz. Poza zbliżającym się oddechem, widok grida na szyi jego pobratymców zdezorientował go, to samo dotyczyło szokowanego Brahama. Zachował poważny wyraz twarzy, nie tracąc swojej godności i mruknął, że musi śnić. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić.